Halo, halo. Witam serdecznie. Widzę, że mamy troszkę osób. Zanim oficjalne powitanie i przywitanie, gorąca prośba, taka techniczna, techniczne pytanie. Czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie? Słuchajcie, to ja dzisiaj będę mówić, a wy, jeżeli jesteście tam, możecie pisać na czacie. No, taki rodzaj komunikatora. Tak jest. Tutaj mała podpowiedź również od słychać, widać, potwierdzają. Dobrze. Dziewczyny, jeżeli jesteście, to proszę dajcie znać. Witam Was serdecznie. Hania, witam, dziękuję. Rozumiem, że tak oznacza, że jest pozytywnie. Hani, czat działa. Słuchajcie, dajcie znać jak u reszty. Napiszcie cokolwiek. Może być uśmieszek. Cokolwiek. Widzę jeszcze Małgosię, Mariolę, Mirosławę, Renatę. Mam wrażenie, że już gdzieś spotkałam się z wami. Jeżeli tak, to również podzielcie się tą informacją. Fajnie, widzę, że. Widać i słychać fantastycznie, super. Dobrze, słuchajcie, no to zaczynajmy. Witam raz jeszcze na razie oficjalnie i serdecznie w to sobotnie południe. Spędzimy czas do dość wczesnego popołudnia. Mirosława, witam majowo. Słuchajcie, witam Was na webinarze przeznaczonym specjalnie właśnie dla Waszej grupy. Webinarze, który będzie poświęcony troszkę ogarnięciu Scratcha, a wszystko to dzieje się poprzez udział w programie Zaprogramuj przyszłość. Czyli program, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Mam nadzieję, że to już jakoś tak weszło w nawyk i w tradycję, że będziemy sobie mówić po imieniu. Będzie mi bardzo miło. Jeszcze kilka takich spraw technicznych, jak nasze spotkanie będzie przebiegać. Ponieważ dzisiaj będziemy zajmować się Scratchem, i pobawimy się trochę z wyglądem. No, nie wiem, czy dzisiaj śledziłyście może ślub oczywiście i w ogóle się dziwię, że jesteście ze mną, a nie na ślubie. Co przełączyłam kanał, to okazywało się, że wzmianki o ślubie i tam, jeśli chodzi o wygląd, tego wyglądu było mnóstwo. I dzisiaj trochę o takim wyglądzie, o takich sukniach, kreacjach będziemy też w kontekście oczywiście Scratcha rozmawiać. Kochani, widzę, że wszyscy jesteście zalogowani przy użyciu komputera. W związku z powyższym, no pierwsza podstawowa rzecz, ponieważ nasze warsztaty będą praktyczne. Nie będziemy sobie tu tylko opowiadać, ale będziemy działać przede wszystkim. Nasze spotkanie ma potrwać, kochani, od 13:30. I jak dobrze liczę, jeżeli nie, to mnie poprawcie. 3 godzinki warsztatowe, czyli do 16:30, prawda? Dobrze, dziewczyny, liczę? Tak, do 16:30 pracujemy warsztatowo. Pracujemy warsztatowo. Od 16:30 do 17:30, czyli jeszcze godzinę, pełnię taki przysłowiowy dyżur. Jestem jeszcze z Wami. Odpowiadam na pytania, jeżeli potrafię na nie odpowiedzieć. Możemy jeszcze coś wygenerować, jeżeli będziecie miały siłę i ochotę. No więc tak to będzie wyglądać. No ale żeby te nasze warsztaty były faktycznie praktyczne, to trzeba uruchomić program. Kochani, dzisiaj pracujemy w Scratchu, czyli w programie przeznaczonym na komputer. I teraz są dwie możliwości. Albo będziecie pracować online, czyli ładujecie sobie stronę Scratch Meet Edu. Już Wam posyłam link. Tak, wystarczy w przeglądarkę wrzucić.
Lub jest taka możliwość, że macie pobrane i zainstalowaną wersję Scratcha na komputer i możecie pracować offline. Ja otworzę program w wersji offline dla pewnych bezpieczeństw, dla jakiegoś tam bezpieczeństwa, żeby nie było chochlików technicznych i żeby nic tam nie zawieszało się, żeby to poszło dość sprawniej technicznie. Mam nadzieję, że to się uda do końca naszego spotkania. Natomiast witam Renata. Kochani, więc poczekajmy chwilę i powiedzcie mi, jak to u Was wygląda. Czy uruchomiony już jest Scratch? Czy jesteśmy w stanie przejść? Ja oczywiście Wam przy okazji już pod... O, proszę bardzo, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz widzicie... Dajcie znać w ogóle, czy widzicie, bo w tym momencie powinniście widzieć mojego Scratcha. Mój uruchomiony program, przypominam, ja jestem w wersji offline. Wersja online odrobinkę się różni, natomiast te podstawowe elementy, czyli scena, bloczki, to wszystko jest. I teraz potrzebujemy mieć ten program, żeby krok po kroku testować sobie pewne rzeczy dzisiaj. Dajcie znać, jeżeli mogłabym w czymś pomóc. Jeżeli uruchomimy ten program, to ja pokażę Wam również takie rozwiązanie techniczne, jak zrobić, żebyście widziały i to, co ja robię, i żebyście jednocześnie mogły widzieć robić na swoim Scratchu, czyli działać w tym samym czasie, nie przełączać się między ekranami. Ale muszę mieć informację, czyli macie już oprócz programu do webinarium, czy macie uruchomionego Scratcha? Oczywiście nieodzowny element, czyli coś ciepłego do picia. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że w trakcie naszej pracy, w trakcie naszych 3 godzin warsztatowych, gdzieś w połowie zrobimy sobie taką króciutką przerwę. To wszystko będzie zależało od Was, będzie 5, 10 czy też 15 minut, dostosujemy się. Taka króciutka przerwa techniczna na wymianę ciepłego kubka, ewentualnie inne potrzeby. Ale to wszystko dogadamy się, zobaczymy, jak ta praca nasza pójdzie wspólnie. Hania, widzę, że uruchomione, fantastycznie. A czy jeszcze mogę jakąś informację zwrotną od pozostałych osób? Hania, czy pracujesz online, czy off? Czy uruchomiłaś ze strony, czy masz może zainstalowany program? Mariola, wszystko widać, super, czyli Mariola, czy ty uruchomiłaś swojego Scratcha? Bo chodzi też o to, żebyś wspólnie nie tylko patrzyła, ale robiła sobie te nasze projekciki. Będą króciutkie, czyli takie idealne dla dzieci. One uwielbiają krótkie projekty, bo chcą widzieć efekt natychmiast. Hania zainstalowany, czyli tak jak u mnie, ok. Mirka również, świetnie. Renata zalogowała się, czyli rozumie, że strona, że jesteś online, czyli tam tworzysz nowy projekt, klikając za pomocą ikony stwórz lub nowy. Renata również. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, nie wiem, jakie systemy macie, ale pokażę teraz sztuczkę, jak zrobić, żebyście widziały oba okienka jednocześnie. To ułatwi nam pracę, bo po jednej stronie będziecie widzieć mnie, a po drugiej stronie będziecie widzieć własny program. I będziecie, że tak powiem, to odtwarzać, a to odtwarzanie jest ważne. I tak jak powiedziałam, będziemy zapisywać te projekty, tak żeby Wasze prace były gotowe do przećwiczenia z dziećmi, żebyście mogły je zapisywać. Jeżeli się zdarzy, że ktoś pojawi się u nas, nie będzie miał możliwości w jakiś sposób dostępu do programu, bo różnie bywa, to jakimś rozwiązaniem jest również robienie zdjęć komórką, żeby zapamiętywać skrypty, które się pojawiają. Przy czym tych skryptów dzisiaj to nie będzie tak dużo. Nastawimy się na umiejętności poznawcze, na poznanie kategorii, którą dzisiaj proponowałam, czyli jest to wygląd.
A tych projektów odnośnie do tego wyglądu zrobimy troszeczkę tak, żeby trochę spróbować je zastosować. Dobra, i teraz słuchajcie. Jeżeli macie uruchomionego Scratcha, nie ma znaczenia, czy jest to wersja online, czy off, to tu na samej górze mamy taki biały pasek. Jeżeli ja go przytrzymam, tak jak teraz, trzymam myszką, to mogę sobie nim manipulować i jeździć po scenie. I teraz uwaga, nie ma znaczenia, czy w prawo, czy w lewo. Ja sobie przebędę przesuwała w moje prawo. I teraz popatrzcie, przesuwam tak mocno, aż zrobi mi się taka poświata na połowę ekranu. I wtedy puszczam. W momencie, kiedy puściłam, mój program Sketch zajmuje dosłownie połowę ekranu. A teraz spośród pozostałych rzeczy mogę uruchomić. Mogę uruchomić cokolwiek innego. Wy uruchamiacie mój program, czyli Quick Meeting, gdzie widać mnie. A ja na przykład sobie uruchomię takie karty, które nam pozwolą troszeczkę urozmaicić nasze zajęcia. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie. Jeżeli nie znacie, to poznacie. I teraz pytanie, czy taka wersja pracy może być wygodna, czy nie? Same zdecydujcie. W tym momencie będziecie widzieć w jednym okienku moją pracę, w drugim okienku będziecie widzieć to, co wy robicie. Więc dziewczyny, jak tam jest wam wygodniej? Ja już w tej chwili powiększyłam i widać, powinnyście u mnie widać Scratcha, czyli pusty program. Okej. Okay. Dziewczyny, powiedzcie, czy technicznie wszystko jest u Was ułożone i czy możemy sobie powolutku zaczynać? Czy coś powtórzyć, pokazać raz jeszcze? Teresa, witam serdecznie. Mariola zgłasza gotowość, że możemy zaczynać. Teresa, witam i również proszę o uruchomienie Scratcha. Słuchajcie, to powolutku zaczynamy. Tak jak powiedziałam, zróbcie tak, jak jest Wam po prostu wygodniej pracować, czyli albo przełączacie się między okienkami, albo sobie dzielicie ekran na pół. Mam nadzieję, że również w programie w Scratch jesteście w języku polskim. Jeżeli nie, to przy napisie Scratch znajduje się taka kula ziemska z zaznaczonymi południkami i równoleżnikami. I tutaj można wybrać chyba wszystkie języki świata. Ona jest polski, gdyby okazało się, że uruchomiła Wam się wersja angielska. Ale zdarzyły mi się również dzieciaki w klasie trzeciej, które wolały język angielski, więc różnie bywa. No dobrze, teraz jeszcze mam jedno pytanie. To mi troszkę ułatwi pracę. To, w jaki sposób będę też do Was kierowała moje zapytania, moje sugestie, czy też w jaki sposób będę starała się o tym opowiadać. Bardzo Was proszę, dajcie mi informacje, ponieważ z reguły, z doświadczenia wiem, że dzieciaki fantastycznie pracują na macie, bardzo to lubią i wiem, że to jest fajne, łatwe, przyjemne i tak naprawdę, kiedy poznajecie pewne elementy na macie, to potem uwalniacie swój potencjał i potem tam się cuda na tej macie dzieją. Podobnie jeśli chodzi o tablety, nie tylko aplikacje, ale i Scratcha Juniora, to też wydaje mi się, że uczniowie oswajają się z tym swobodnie i dla Was również nie stanowi to trudność, problem. Natomiast wiem, że takie zagadnienia jak Makey, czy też Scratch, no zawsze gdzieś tam zostawał sobie na koniec i troszkę tak z dystansem do tego podchodziliśmy, troszkę jakby z obawą, czy sobie poradzimy. Dlatego ważna jest dla mnie informacja, czy wy pracowałyście już z dzieciakami na Scratchu. Czy był to jednorazowy incydent, czy są to jakieś grupy u was takie zaawansowane, gdzie faktycznie już tego Scratcha dzieciaki świetnie znają, kojarzą i nie sprawiają trudności budowania pewnych elementów?
czy też dopiero będą początki, czy też jeszcze tego nie robiłyście. Śmiało podzielcie się tym, dobrze? Jest bardzo, bardzo ważne. Hania, sporadycznie. Okej, no to już jest dla mnie fajna informacja. Proszę Was, napiszcie mi jeszcze Renata. Pierwsze kroki, dobrze. Teresa rozumie, że tylko w juniorze, czyli skrecz nie był ruszany. Czyli rozumie Teresa, że w juniorze sporo pracy, natomiast tu, tak jak interpretuję, nie było jeszcze pracy, czyli właściwie jest to pierwszy Twój kontakt. No to na spokojnie damy radę. No dobrze, słuchajcie, jeżeli jest ktoś, kto pracował naprawdę już bardzo długo na tym skreczu i fantastycznie się po nim porusza, aha, rozumiem. Mirosława również trochę z dzieciakami. Mario tylko junior. Dobrze, czyli słuchajcie, mamy taką grupę, jesteście taką grupą, która albo w ogóle jeszcze nie dotykała skrecza, albo były to sporadyczne kontakty ze skreczem. I tu fajnie, bo ci, którzy już próbowali ruszać, to może będą nam trochę pomagać, jakiś wskazówek udzielać, może jakieś fajne rozwiązania, propozycje. Dzielcie się tymi pomysłami z nami, a ci, co zaczynają, spokojnie to wszystko ogarniemy. Więc ja postaram się, że tak powiem, krok po kroku również powolutku. Dla tych, dla których pewne elementy są już znane, proszę Was o odrobinę cierpliwości, ewentualnie uruchomić się telewizor i jednym okiem podpatrujcie ten ślub, czyli to mega wydarzenie w dniu dzisiejszym. Dobra. Kochani, no to słuchajcie, zaczynamy. Jeszcze już... Czekajcie. O, jestem tutaj, dobrze. Słuchajcie, na chwilę przejdę do mojej prezentacji i szybciutko w tej prezentacji takie informacje dotyczące dnia dzisiejszego uruchamiamy, czyli mamy już uruchamianie za sobą, mamy wszyscy już skrecza. Za chwilę poznamy bloczki z kategorii wygląd. Troszkę przetestujemy ich parametry, oczywiście będziemy testować w praktyce. Między tym testowaniem właściwie spróbujemy zaproponować jakieś konkretne rozwiązania do bloczków. Bloczki z kategorii wygląd, zobaczcie, one wyglądają w ten sposób. Ja cały czas mam problem z interpretacją, czy one są niebiesko-granatowe, czy one są niebiesko-fioletowe. Ja na nie mówię fioletowe, ale wybaczcie mi, jeżeli ktoś się będzie ze mną sprzeczał. Ja się poddaję, ale popatrzcie, ja je tutaj specjalnie jakby pogrupowałam ze sobą. Starałam się wyciągnąć praktycznie wszystkie granatowe. Okej, Marionato, w takim razie przepraszam za moje faux pas, bo wpisałam w temacie fiolet. Granatowe, no dobra, tylko wiecie, fiolecik. Okej, słuchajcie, uznajmy, że każdy inaczej widzi swoje kolory na komputerze i tak zostanie. Natomiast wracając do tych bloczków. Popatrzcie, ja je tutaj pogrupowałam, połączyłam ze sobą, co nie oznacza, że to ma jakiś logiczny sens. Pokazuje tylko, że te bloczki jakby mają coś wspólnego ze sobą i są takie kategorie, które muszą ze sobą współistnieć. No na przykład tutaj na środeczku macie dwa takie malutkie bloczki. Ja je tutaj już zaznaczę. Popatrzcie, to są te. I te dwa malutkie bloczki, pokaż i ukrój, one muszą gdzieś ze sobą współdziałać, bo jeżeli coś ukryjemy, to w pewnym momencie chcemy pokazać. A jeżeli pokazujemy, to z reguły jest tak, że gdzieś tam jakąś mamy koncepcję, że coś będziemy ukrywać. Bloczki, które są bardzo podobne, tutaj zobaczcie, powiedz i pomyśl. Teraz zobaczymy ich różnice. Teoretycznie to samo i właściwie praktycznie to samo. Różnią się tylko wyglądem. Tak naprawdę. Kolejne bloczki, które będą nam służyły do zmiany naszego wyglądu, czyli zmiany efektu. I tutaj troszkę się nas zatrzymamy. Dość dobrze je
Przetestujemy również parametry, bo jak widzicie, te bloczki mają tutaj przypisane pewne liczby i nauczymy się, jak można zmieniać te liczby i to one tak naprawdę oznaczają. Taka kategoria, o tutaj zobaczcie, taka kategoria, która dotyczy zmiany kostiumu, czy też zmiany tła. I powiedziałabym, że dość prosta i najprostsza z tej kategorii. I jeżeli ktoś ruszał już Scratcha na zajęciach, to myślę, że to już gdzieś tam przetestował. Jest dość z tą kategorią, ale jednocześnie jakby bardzo efektowną, jeśli chodzi o dzieciaki. No dobrze. Mamy jeszcze oczywiście, skoro mówimy o wyglądzie, to jest mowa również o rozmiarze, to popatrzcie, możemy sobie zmieniać rozmiar postaci lub też możemy ustawiać sobie procentową wartość postaci. I tutaj bardzo fajnie jest przemycać dzieciakom już gdzieś tam to 100%, tak? 100%, czyli taka naturalna wielkość, która nam się załaduje do programu. 200% będzie oznaczało dwa razy więcej i to jest fantastycznie przy okazji przemycać te elementy dydaktyczne. No i zostanie nam na końcu coś, dzięki czemu stworzymy a la dżdżownicę, można by powiedzieć, ale zbudujemy ją za pomocą literek albo cyferek, bo ona też się może przydać nam dydaktycznie, jak myślę, że pierwsze klasy i na przykład umiejętność zapamiętania kolejnych liter alfabetu lub kolejnych cyfr występujących w matematyce. Teoretycznie czysta zabawa, a jednocześnie w podtekście będzie nas uczyła zapamiętywania. No dobrze, no trochę pomazałam tą moją prezentację, ale myślę, że nie szkodzi. To kochani, wracam do Scratcha i wy też wracajcie. I teraz pytanie, czy wy widzicie mojego Scratcha? Macie widzieć mojego Scratcha? Oczywiście z boku mam takie okienko, które muszę mieć uruchomione, żebyście mogli właśnie widzieć mój pulpit. Nie jestem w stanie go schować, ale myślę, że nie będzie przeszkadzać. Hania daje znak, że widać, to znaczy, że pozostali również mają, muszą to widzieć. No dobrze, słuchajcie. To teraz, skoro niektórzy coś tam ruszali z tego Scratcha, niektórzy nie, to ja jeszcze teraz mam pytanie, czy kochani znacie, może te karty? Popatrzcie. Czy może na szkoleniu stacjonarnym pojawiły się tego typu karty? Być może trenerzy udostępnili Wam je również do wydruku. To są karty, które można wydrukować. Drukuje się je dwustronnie na kartkach A4. Nie, czyli nie znacie. Słuchajcie, no to pierwsza podstawowa rzecz. Już tylko je znajdę. Mam, świetnie. Kochani, podaję Wam link. Uwaga, na czacie wklejam Wam link. I proszę spróbujcie otworzyć u siebie ten link i sprawdzić, czy u Was otworzy się również dostęp do tych kart. Jeżeli się otworzy, to w prawym górnym rogu macie ikonę Pobierz. Pobierzcie sobie od razu i zapiszcie gdzieś u siebie na dysku komputera. To jest gotowy element, który Wam pomoże pracować ze Scratchem. Tu są jakby różne dziedziny, różne kategorie ze Scratcha, a my dzisiaj spróbujemy zacząć od jednej z tych kart. Przy okazji pokażę Wam, na jakiej zasadzie te karty są zbudowane. Mariola mówi, że były na szkoleniu. Świetnie, Mariola, korzystałaś na zajęciach z uczniami też już z tych kart? Reszta zapiszcie sobie, dobrze? Nie, okej, okay. No to nawet fajnie, bo przy okazji będzie coś nowego również dla ciebie.
Dobra, słuchajcie, zapiszcie te karty i że tak powiem, na razie zostawcie je w spokoju, bo ja Wam będę pokazywać jedną z tych kart. I na podstawie tej karty skonstruujemy sobie pierwszy projekt, zanim cokolwiek zaczniemy od takiego podstawowego omawiania tych kart, dobra? No to teraz uwaga, popatrzcie. Tutaj mamy różne karty i tak jak powiedziałam, dotyczą one różnych dziedzin. A mnie interesują takie karty, proszę bardzo, mnie interesuje ta niebieska karta, nazywa się to interaktywny wir. Nie wiem, niektórzy mówią na to wiewiórka, ja mówię świstak. I ten świstak będzie ruszał naszym nosem. Zobaczcie, będzie ruszał nosem. Skonstruujemy bardzo prosty bloczek. I teraz ja Wam pokażę, jak będzie wyglądała druga strona tej karty. O, jest tu. Popatrzcie. To jest druga strona po wydrukowaniu. Jeżeli będziecie drukować dwustronnie, to po drugiej stronie tej, którą przed chwilą pokazałam, pojawi się taka instrukcja, taka informacja. I teraz popatrzcie, będziemy krok po kroku i próbujemy przepracowywać to w Scratchu. Czy one będą dość zrozumiałe dla dzieci? Nazywa się to interaktywny wir. I teraz te świstaki, które przed chwilą Wam pokazałam, to jest jakby pierwszy krok, ponieważ on sugeruje dzieciom, że w naszym projekcie będzie wykorzystany świstak. Tam wprawdzie widzieliśmy trzy świstaki. Dzieci bardzo często mówią, no trzy świstaki muszą być. Nie, chodzi o jakby rodzaj postaci. Mam tylko jednego świstaka, natomiast on w trzech odsłonach był pokazany, bo był pokazany efekt. No dobrze, no to teraz tak, przygotuj. Tu mamy pierwszą opcję, przygotuj. I mamy wybrać nowego duszka. Pokazana jest również, że wybieramy sobie z kategorii, z biblioteki gotowej. To jest taki krasnal i spróbujemy z tej kategorii wybrać wiewiórkę. No to jednak nazywają wiewiórkę, nie wiem, co ja się tak uparłam na tego świstaka. Wracam sobie do mojego Scratcha i teraz popatrzcie, pod sceną, na której stoi kot. To trochę analogicznie do Scratcha Juniora. Kotek będzie funkcjonował na scenie. Ja mogę tego kotka na scenie sobie przesunąć, bo ja za chwilę załaduję tutaj świstaka. Pod sceną mam kategorię duszki. Koło duszków znajdują się właśnie nowe duszki i z góry od razu jakby od razu poznajmy, że tak naprawdę mogę załadować trzy rodzaje tych duszków, czyli pierwsza to będzie gotowa biblioteka, z której zaraz skorzystamy, ale równie dobrze mogę duszka sama namalować. Mogę również wgrać sobie dowolne zdjęcie z mojego komputera lub też mogę zrobić bezpośrednio moje zdjęcie w tym momencie. A mnie interesuje na razie duszek z biblioteki, czyli uruchamiam tego mojego skrzata. I teraz tutaj w tej bibliotece mamy strasznie dużo rzeczy, postaci, ale zobaczcie, po lewej stronie mamy kategorie. Dobrze jest nauczyć dzieci używać tych kategorii, bo nam to trochę ułatwia. Ten świstakowie wiórka będzie w zwierzętach, czyli klikam zwierzęta, od razu widzę wszystkie i nie powinnam się tutaj już gubić. No i mam squirrel, chyba jednak wiewiórka. OK, wybieram wiewiórkę, wystarczy na nią kliknąć kilka razy i ona już załadowała do mojego programu. Czy macie już wiewiórkę? Ktoś, Renata pisała, że mogłoby być większe. Słuchajcie, za chwilę ja będę tworzyć skrypt po prawej stronie i on faktycznie będzie większy, bo go powiększę, więc myślę, że to będzie organizacyjnie dobrze wyglądało. OK, mamy wiewiórkę. No to teraz jakby najistotniejsza część mojego programu to jest ta część właśnie po prawej stronie, duże szare pole, gdzie mam miejsce do tworzenia skryptów. No to zaczynamy, słuchajcie. No wracam jeszcze na chwilę do mojej karty i teraz zobaczcie. Mam przygotowaną wiewiórkę, to teraz mam tutaj takie hasło wypróbuj ten kod. I muszę przenieść do mojego programu ten właśnie kod. Starajmy się, jeżeli jesteśmy w Scratchu, zresztą bardzo podobnie w Juniorze, odwołujmy się tutaj do kolorów.
Jeżeli mamy klasę pierwszą, to tu może być problem z czytaniem, chociaż koniec klasy pierwszej na chwilę obecną już powinni sobie świetnie radzić, ale kiedy mam z klasą pierwszą, to odwoływałam się do kolorów, przepraszam, i liczyłam im na przykład, który bloczek z góry. Czytałam im jednocześnie te bloczki, oni próbowali też sami powtarzać po mnie i bardzo łatwo i szybko przyswajali po kolorach i po symbolach, który bloczek do czego jest. No to słuchajcie, tworzymy. Wracam do Scratcha i teraz zaczynam. Tak jak w każdym programie Scratch Junior czy Scratch, musi być jakiś początek. W juniorze mamy taką żółtą kategorię i te bloczki są okrągłe, prawda? One są zaokrąglone z przodu, co oznacza, że jest to początek i nic tam już nie dopnę. A w naszym Scratchu mamy w kolorze brązowym. I to są zdarzenia. I słuchajcie, w tych zdarzeniach wyciągam sobie pierwszy bloczek, kiedy zielona flaga. Myślę, że teraz już o wiele lepiej widać, prawda? Następnie, z tego co ja pamiętam, pojawiał się tak zwany krokodyl. My nazywamy te bloczki krokodylami, ponieważ mają paszcze i te paszcze mogą łapać inne bloczki. No to wchodzę i szukam zawsze, również po kolorze. No to jest pomarańczowy kolor i tutaj mam bloczek od góry, oznacza, że zawsze. To zawsze będzie oznaczało, że podczas działania programu zawsze ta moja wiewiórka będzie ruszała moim, będzie ruszała nosem, nie moim oczywiście. No dobrze, no to wracam ponownie do karty i szukam dalej. Mam taki właśnie fioletowo-granatowy, jeżeli pozwolicie, fioletowo-granatowy bloczek, czyli tu już jest ta nasza kategoria wyglądu i tu jest ustaw efekt. No to wracam do Scratcha. Wchodzę sobie w wygląd i teraz od razu uczulać dzieci na różnicę. Dzieci bardzo pochopnie czytają, dla nich to jest jeden i ten sam bloczek, a jednak jest zasadnicza różnica. Mamy dwa bardzo podobne, zmień i ustaw. Nas teraz interesuje ustaw efekt. I teraz zobaczcie, nie kolor. Tu jest taka czarna strzałeczka i w tej pierwszej karcie chcemy wybrać wir, ale spokojnie, my za chwilę przejdziemy do wszystkich tych opcji i przetestujemy wszystkie z nich, może nawet na wiewiórce. No czyli wybieram wir i ten wir jest ustawiony na razie na 0, na razie tak zostaje. Kolejna rzecz, którą część osób na pewno zna. Popatrzcie, jeżeli ten bloczek zostawiłam tutaj samowolnie, tak, on nie jest nigdzie dołączony, to on nie będzie nam działał, bo nie jest połączony. Natomiast i może sobie tutaj stać. Natomiast im więcej potem bloczków w skrypcie, tym one tutaj bardziej nam robią nieporządek, może tak. No więc można go usunąć chwytając. I przeciągamy go na środek, w dowolne miejsce puszczam i on w tym momencie znika. Jest usunięty. No dobrze, no to teraz wróćmy jeszcze do naszej karty, bo tutaj pojawia się ważny parametr. Mój świstak chce, żeby ruszał tym moim nosem, dokładnie tak, jak ja będę ruszała myszką komputerową, czy wskaźnikiem tej myszki. No... Pojawia się tu coś dość trudnego dla dzieci, prawda? X myszy. One z czasem oswoją się w układzie współrzędnym, który się znajduje w Scratchu. Natomiast warto tutaj się też odwoływać, że tu jest coś takiego jak na macie, czyli A2, A3, B7, tylko tutaj będziemy nazywać to, czy kodować to za pomocą samych liczb. Na przykład 28 dziesiątych, 5 szóstych i tak dalej. No dobrze, no to popatrzmy tylko, że to jest taka kategoria ładna niebieska, więc wracamy do naszego projektu i ten ładnie niebieski kolor znajduje się w czujnikach. Tutaj mamy X naszej myszy w sensie myszy komputerowej.
Warto im też powiedzieć, że to X myszy, a może warto im to narysować. Słuchajcie, to może tak nawet zrobić. A przy okazji poznamy, w którym miejscu jest scena, do której też za niedługo przejdziemy. Słuchajcie, to zanim dopnę ten element i uruchomię, zobaczcie tutaj przed duszkami, pod sceną, jest taka malutka karteczka scena. Klikam na tą scenę. I przechodzę sobie teraz nad te kolorowe bloczki tutaj na górze i mam zakładkę skrypty, ale obok mam zakładkę tła. Wchodzę sobie w tła i jak widać moja scena ma tylko tło białe, więc ja tu sobie mogę coś namalować, dorysować, aż się prosi. Widać tutaj elementy dokładnie takie jak w Paincie. Nie wiem, czy macie informatykę, czy też zajęcia komputerowe w swoich klasach. Jeżeli tak, to Paint nie jest Wam obcy i na pewno go kojarzycie, ale popatrzcie, warto tutaj, ja wybiorę sobie linię i na dole, żeby mi nie zasłaniać świstaka, narysuję sobie tą linię, potem pędzelkiem mogę sobie napisać, że to jest moje X, tak? Że to są moje X-y. I na razie nie będę tłumaczyła, jakie one wartości przyjmują. Niech to będą moje X-y. Chodzi o to, że to jest poziom. Mogę sobie jednocześnie narysować drugą linię, a co mi tam? I tutaj przy tym oznaczyć sobie Y. Tak, że to są Y. I niech to sobie gdzieś tam widnieje na tej scenie, a dzieciaki wzrokowo będą zapamiętywały. One na razie kompletnie nic więcej nie muszą na ten temat wiedzieć, niech się oswajają z tymi oznaczeniami X, Y. No dobra, no to skoro już sobie pomalowałam tą naszą scenę, to wracam do mojej wiewiórki, więc wystarczy ją tutaj pod sceną kliknąć. Widzicie? Ona jest teraz zaznaczona na niebiesko, w takiej w niebieskiej ramce. Popatrzcie, jakby odruchowo mnie przerzuciło do zakładki kostiumy, o tym będziemy za chwilę mówić, ale wracam na zakładkę skrypty, bo to skrypty mnie interesują teraz. I skoro mniej więcej sobie wyobrażam, gdzie są te x-y, no to wrzucam sobie te x-y i teraz zobaczmy, co się zacznie dziać. Oczywiście na razie nic się nie dzieje, bo o czym musimy pamiętać przy generowaniu projektów w Scratchu? Kto pracował, to już wie. Co teraz powinno nastąpić? No na razie mi się nic nie dzieje. Ja ruszam myszką i kompletnie nic nie działa. No, co robię? No dobra. To myślę, że jakby oczywistą sprawą jest, że muszę uruchomić mój program. I nad sceną, zobaczcie, mamy tutaj nad sceną w jej prawym górnym rogu dwa symbole, zieloną flagę i czerwoną kropkę. I pamiętajmy, że jak tworzymy projekt, za każdym razem, kiedy chcemy przetestować, dobrze jest odświeżyć, czyli uruchomić zieloną flagę, żeby jakby nadpisać wszystkie zmiany w moim programie. No i u mnie już się coś zadziało, a teraz zobaczcie, uruchomię myszkę, czyli będę sobie przesuwać po tym X-ie, czyli jak? Poziomo. I co się robi z nosem mojej wiewiórki? Moja wiewiórka rusza nosem, tak jakby coś wąchała smakowitego. No niedługo pora obiadu. Popatrzcie, czy to jest fajne? Czy działa u wszystkich i się podoba? Czyli rozumiesz, że działa, tak? I tak cały czas będzie mi się zmieniać w zależności od tego, jak bardzo ruszę myszką. Jeżeli chcę, żeby przestała ta moja wiewiórka ruszać nosem, to muszę zatrzymać czerwone kółko, pamiętajcie. I teraz już się nic nie dzieje. Ruszam myszką i się kompletnie nic nie dzieje. No więc mamy, popatrzcie, prosty projekt, który już nam pokazuje, co to znaczy efekt wir. Dzieci bardzo często kojarzą ten wir z uciekającą wodą, na przykład z wanny, tak? Bardzo często takie skojarzenia
Się pojawiają. Działa fantastycznie. No to słuchajcie, no to teraz pora zapisać nasz projekt, żeby nam nie pouciekały rzeczy, aż by były gotowe elementy do przetestowania przed zajęciami na przykład. No to słuchajcie, na samej górze wybieramy słowo plik. I teraz dla tych, którzy są w wersji offline, czyli mają uruchomiony program z komputera, wybierają sobie opcję zapisz jako, a jeżeli część mówiła, że pracuje w wersji online, czyli ze strony, to tam się pojawia opcja pobierz na mój komputer, jak się nie mylę. Pobierz na mój komputer. Po kliknięciu oczywiście pojawia się standardowo Wam pole, gdzie możecie sobie wybrać miejsce docelowe. Jeżeli nie macie jeszcze takiego miejsca, to wybierzcie standardowo pulpit. Pulpit, czyli ekran, który widzicie zaraz po uruchomieniu komputera, i tam na tym pulpicie zapiszcie sobie to pod nazwą wiewiórka. Wiewiórka. I zapisujemy. Gdzie jest X myszy? Renata, to jest po kolorach szukajmy. X myszy to jest taki ładny niebieski kolor, taki dość jasny, i to jest kategoria, uwaga, czujniki. Po kolorach jak najłatwiej naprawdę wyszukać, i w tych czujnikach, tutaj po środku znajduje się X myszy. X myszy, mniej więcej po środku, w czujnikach. Renata ma, Teresa ma. Słuchajcie, dajcie znać, że ten prosty projekt jest zapisany i że można przejść do następnego kroku. Ja sobie to moje okienko teraz przesunę tutaj na chwilkę, tak żeby. O, a będę budować tutaj, bo za chwilę coś po prawej stronie mi się będzie pojawiać i to będzie obszar, który będzie mi potrzebny. Dlatego tak dziwnie teraz troszkę to wygląda. Fajnie. Słuchajcie, jeżeli macie ten projekt zapisany, to teraz wykorzystamy naszego świstaka i spróbujemy przetestować, co też to się dzieje w środku. W środku, czyli w tym ustaw efekt na. I zobaczcie, mamy ustaw efekt na i tu mamy różne fajne nazwy, kolory. To jest dość jasna sprawa. Rybie oko, potem mamy pikselizację, mozaikę, jasność i duch. I spróbujemy sobie to teraz przetestować, ponieważ jak będziecie mieć już projekt z wiewiórką, to warto to z ściekami przetestować. Ale, jest małe ale. Spróbujemy sobie teraz podmienić ten bloczek. Wejdźmy w kategorię wygląd, czyli wchodzimy tą fioletowo-granatową kategorię wygląd. I tutaj. To, co pokazywałam na samym początku, też mniej więcej środek. Wyciągam klocek, zmień efekt. Zmień efekt. I teraz popatrzcie. No, różnica będzie zasadnicza, bo jeżeli będziemy ustawiać efekt, to on skoczy na dany wybrany efekt. Jeżeli będziemy zmieniać efekt, to on będzie zmieniał efekt od momentu poprzedniej zmiany, czyli będzie zmieniał zmianę, o może tak to trochę zabrzmi. No ale dobra, zostawmy tę zmianę jeszcze na chwilkę na bok i wyciągnijmy jeszcze jeden bardzo ważny bloczek, który teraz będzie nam potrzebny. Pod tymi zmianami i ustawieniami znajduje się taki bloczek wyjść efekt graficzny. To taka trochę gumka, chociaż nie do końca gumka, bo nie marzy nam świstaka, ale jakby usuwa nam ten efekt, który za chwilę będzie powstawał. To jest dość ważne, ponieważ nie usuwając wcześniejszego efektu, nie zobaczymy następnego. No dobra, no to słuchajcie, tyle gadania, a zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Pierwsza rzecz. Wysuńmy sobie, wyrzućmy sobie teraz, widzicie ten X myszy. Ja sobie stąd wyciągnęłam i go całkowicie wyrzucam. Nie potrzebuję X myszy. Wyrzucam.
Został mi tylko taki projekt. Kiedy kliknę zieloną flagę, zawsze ustaw efekt wir na 10. Rozwińmy sobie teraz tą kategorię i zacznijmy najpierw od koloru. Wybieram kolor. No i teraz mam, kiedy kliknięto, zawsze ustaw efekt kolor na 10. I uruchommy zieloną flagę i zobaczmy, czy coś się zmienia. Popatrzcie, coś się pojawiło, mój świstek zaczyna być coraz bardziej jasny. Zgadza się? Popatrzcie. A kliknę jeszcze raz. No, nie zmienia się, bo cały czas ustawia się na 10, prawda? No dobra, to teraz zróbmy tak, żeby testowanie nam szło lepiej. Wysuńmy sobie ten bloczek z tego naszego zawsze. Mamy. Patrzcie, porozrzucałam te bloczki. One są osobno. I teraz, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do działania bloczku, zawsze jak w każdym programie istnieje coś, co się nazywa pomocą, to bądźmy na tym bloczku ustaw efekt. Dobra? Ustaw efekt tylko. I teraz zobaczcie, po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ten bloczek znajduje się tam pomoc. Po kliknięciu pomocy, popatrzcie, z boku jest pewna informacja. I teraz ta informacja zawsze jest w języku angielskim, to nam się tutaj nie zmienia, ale w tej informacji bardzo łatwo wyczytać, że mogę tutaj zmienić sobie pewne parametry liczbowe i tak jak popatrzcie tutaj, pokazują nam, że te parametry mogą być od minus 100 do 100. No, takie mają założenie, że jakby to jest największa, najmniejsza i największa liczba, którą możemy wpisać. I my sobie spróbujemy przetestować te liczby z minusem i te liczby z plusem, tak jak będą wyglądały. No to uwaga, zamykam sobie to okienko po prawej stronie. Tutaj na górze macie taki krzyżyk. Zamykam. I teraz zobaczcie. Przesunęłam sobie o tą zmianę, na razie odsunęłam i na razie mam tak, ustaw efekt kolor i wyczyść efekt. Ponieważ mój świstak już się trochę tutaj rozjaśnił, taka poświata zielonkowa się zrobiła, ja chcę wyczyścić efekt, więc wystarczy kliknąć na wyczyść efekt. I on wrócił już do normalnych kolorów. No to zobaczcie, spróbujmy wpisać na przykład, nie wiem ile, 60. I klikam na ten bloczek. O, robi się coraz bardziej zielony, prawda? Znowu wyczyść efekt graficzny, wracam do kolorów, no i dajmy mu to 100. I sprawdźmy. Jest, teraz się robi taki niebieskawy. Czyli zobaczcie, że ustawianie kolorów zmienia nam jakby barwę, która się pojawia na danym elemencie. Spróbujmy jeszcze wyczyścić efekt i wpiszcie sobie na przykład minus 50. Zobaczymy, jak zadziała. No, teraz pojawił się fioletowy. No okej, okay, ale żeby jakby ten efekt zmiany koloru zobaczyć bardziej, żeby stał się bardziej efektywny może dla dzieci, to teraz popatrzcie. Ja widzę, że mój bloczek cały czas działa. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest taka poświata, to znaczy, że działa. Ja sobie zatrzymam. Już nie mam poświaty. I teraz popatrzcie. Kiedy kliknę zieloną flagę, zawsze i sobie zmienię, o, zmień efekt kolor i teraz wybiorę sobie, niech będzie nawet o 10. Czyli co 10 będzie nam zmieniał efekt koloru. Zobaczymy, czy nie będzie za szybko. Uruchomimy zieloną flagę i zobaczcie, co się dzieje. O, mój świstak zaczyna przybierać barwy, różne barwy, barwy tęczy. I tak po kolei te barwy zaczynają się zmieniać. Czy u Was też się te barwy zmieniają? Świstak po prostu przyjmuje różne barwy. Zmieniają się, świetnie. No to słuchajcie, zatrzymujemy, robimy wyczyść efekt do pewności, dobrze, żeby świstak wrócił do normy i jakby efekt koloru mamy opracowany, czyli zmieniamy odcień mojej postaci. No to przejdźmy teraz do następnej kategorii, rybie oko.
Wybieramy sobie w ustaw efekt. Na razie tylko patrzę ustaw. Rybie oko. I zacznijmy od wartości dodatniej. Czyli ustawmy na 50. I teraz zobaczcie, klikam. Popatrzcie, co to znaczy rybie oko. To trochę taka soczewka, która nam się robi, prawda? Wyczyść efekt. Ustawmy sobie na 100. I sprawdźmy. O, jeszcze bardziej, tak? Tak jakby go ktoś napompował. Wyczyść efekt. A teraz spróbujmy dać wartość ujemną, czyli minus 50. I sprawdźmy efekt. O, trochę wyszedł jak królik napakowany z siłami, czyli wartości ujemne spowodują, że ta soczewka robi się wklęsła, a wartości dodatnie powodują, że robi się ona wypukła. Słuchajcie, sprawdźmy w takim razie, jak to zadziała, kiedy zastosuję to rybie oko przy zmianie. Czyli zrobię tak, zmień efekt rybie oko o 10 i zobaczmy, jak to zadziała, ale żeby to widzieć, to musimy znowu wyczyścić, czyli wróciłam do wyglądu początkowego, uruchamiam flagę. O, i zobaczcie, co się dzieje. O, powstała jedna wielka plama przypominająca nos. Zatrzymuję. Czyli to, ta wartość zaczyna tak bardzo rosnąć, tak bardzo, 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 że te kolory, że tak powiem, powodują nam jednego koloru plamę. To oko cały czas się rozszerza, tak? Ale przynajmniej widać, możemy nawet zmienić o 1. O, zmień efekt rybie oko o 1, uruchamiam i tutaj już troszkę wolniej. Super. Tak sobie pomyślałam, że można zrobić w takim razie efekt pompowania balonów trochę. Są tu balony w gotowej bibliotece. No dobra, mamy efekt rybie oko. No to idziemy dalej. Wybieramy sobie kategorię, już znamy. No to wychodzimy do pikselizacji i tutaj dzieciaki od razu Wam powiedzą to, co są piksele. Kiedyś nawet całkiem niedawno była jakaś bajka chyba związana z tymi pikselami. I bardzo łatwo i bardzo, bardzo dobrze jakby kojarzą, że piksele to są te elementy na naszych ekranach, takie malutkie elemenciki, które dają nam również obraz. No i teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobimy ustaw efekt pikselizacji na 10. Sprawdzamy. O! Coś zaczęło się dziać, ale mało. Wyczyść efekt, weźmy 50. O, to już jest, widać ewidentnie tutaj piksele, czyli małe kwadraciki, prawda? Wyczyść efekt. No, a spróbujmy, nie wiem, spróbujmy setkę. Okej, dobra, wyczyść efekt. A teraz sprawdźmy, słuchajcie, jak to się będzie zmieniać, kiedy zrobimy sobie zmień efekt pikselizacja o 1 i zobaczmy, jak to się będzie zmieniało. Uruchamiam zieloną flagę. O, popatrzcie. Popatrzcie, popatrzcie, te piksele robią się coraz większe. Za chwilę powinien powstać jeden tylko piksel, jednego koloru. O, widzicie? To jest nasza wiewiórka w postaci takich właśnie dużych pikseli. Zatrzymujemy. Jeszcze raz można zobaczyć ten efekt. No, również bardzo fajny efekt, który można w projekcie jakimś tam wykorzystać. Zatrzymujemy. Ok. Słuchajcie, więc jak? Pikselizacja działa? W pikselizacji, słuchajcie, z tego, co się orientuje, wartości ujemne nie wprowadzają żadnych zmian. Dajmy minus 50 i ustaw efekt na minus 10. Zobaczcie, robi się dokładnie to samo, więc tutaj jakby wartości dodatnie ujemne nie mają znaczenia. Dobra, wyczyszczę sobie efekt, no to idziemy dalej. Po pikselizacji mamy mozaikę. Ustawmy sobie, o, miałam na minus 50, więc kliknęłam, zamiast trafić w liczbę, trafiłam w bloczek i od razu widać, co to znaczy minus 50. A zobaczcie, co będzie, jak wpiszę 50, jeśli chodzi o mozaikę. Dokładnie wychodzi to samo, czyli zarówno w pikselizacji, jak i w mozaice wartości dodatnie ujemne nie mają znaczenia. No to przetestujmy, wyczyszczę efekt graficzny, to zróbmy tą zmianę, czyli zmień efekt mozaika o 1. I znowu uruchomimy i sprawdźmy, co się będzie działo. Popatrzcie, robi się mozaika coraz mniejszych świstaków, wiewiórek.
Już coraz mniej to przypomina wiewiórkę, robią się kropeczki. Ciekawa jestem, czy się zatrzyma kiedyś. To już teraz w ogóle jest nieczytelne. Zrobiła się po prostu mozaika. Zatrzymuję. I uruchamiam jeszcze raz. I popatrzcie, mamy mozaikę. Zatrzymuję. Okej, mozaika przetestowana. To zostaje nam jeszcze jasność i duch. No, tutaj, że tak powiem, dość proste elementy. Mamy jasność. Mam wartość 50. To zobaczcie, przetestuję wartość 50. Mój świstak robi się coraz jaśniejszy. Wyczyszczę efekt, a zobaczcie, co się stanie, jak wpiszę minus 50. On się robi ciemniejszy, czyli ta paleta barw się zmienia, prawda? Wyczyść efekt. No to spróbujmy teraz zmienić w zmianie tą jasność i zobaczyć, jak to się dzieje, kiedy uruchomię program. No, robi się coraz jaśniejszy, tak naprawdę jasność maksymalnie się rozjaśnia. Slał się z moim tłem, już go nie widać. No dobrze, słuchajcie, mamy jasność i zostaje nam duch. Duch ma trochę wspólnego z jasnością. Teraz zobaczcie, zrobimy tak. Dajmy ustaw efekt duch na zero. Klikam. Jest cały świstak. A dajcie mu setkę. Klikam. Duch. Duch oznacza, że go nie ma. No to dajmy mu 50. Zobaczcie. Efekt duch przyjmuje parametry od 0 do 100. 0 oznacza, że musi być stuprocentowo widoczny, bo tak przewrotnie, a setka przy duchu oznacza, że jest w 100% niewidoczny. Czyli robił się po prostu naszym duchem. Wyczyszczę efekt i zrobimy ostatnią zmianę, czyli wybieram sobie zmień efekt ducha. I niech będzie przyjmował wartość o 1. Efekt, zobaczycie, będzie bardzo podobny do rozjaśniania tak naprawdę. I już w tym momencie z duchem kompletnie go nie widać. Zatrzymuję, mogę jeszcze raz. Super. I słuchajcie, no w tym momencie przetestowałyśmy wszystkie kategorie wyglądu z tych dwóch bloczków, ustaw i zmień. I fajnie, jak z dzieciakami wyciągniecie tylko te bloczki, które teraz widzicie na ekranie i poprosicie ich o testowanie tych poszczególnych elementów. Myślę, że fajnie byłoby właśnie sobie to, co tu teraz mam na ekranie, zapisać jako gotowy projekt, żebyście widziały, że te bloczki muszą jakby ze sobą współgrać, że one są tutaj potrzebne, dobrze? Zapiszmy, nazwijmy to, tam była wiewiórka. Tu sobie zapiszmy, może nazwijmy to test wyglądu, czy test efektu. Test efektów. Niech każda z Was zapisze dokładnie tak, żeby wiedziała, o co chodzi, a myślę, że to będzie bardzo przydatne. No dobrze. Dajcie znać, że macie, że jest zapisany. To teraz spróbujemy przejść do innych bloczków z kategorii wygląd. Gdzie zapisać? Hania, zapisujemy, jeszcze raz, zapisujemy na górze na paseczku masz opcję plik. Jeżeli używasz wersji offline, to wybierasz zapisz jako. Jeżeli jesteś w wersji online, to wybierasz pobierz na mój komputer. I zapisujesz sobie tam, gdzie tylko chcesz. Natomiast ja zasugerowałam, że skoro nie macie może folderu jakiegoś przygotowanego, to żeby łatwo znaleźć te projekty, to po prostu bezpośrednio bym zapisała na pulpicie, a potem jak znajdziecie chwilę czasu, to sobie zrobicie porządek. Przepraszam, czytam pytanie Teresy, o której przerwa na obiad. Teresa, no w zależności od tego, jak tak potrzebujesz, ja sobie zaplanowałam, że tak myślę, że tak 1,5 godzinki pracy, a mamy już, słuchajcie, godzinę pracy. To bardzo szybko leci. To
Chciałabym jeszcze jakiś nieduży projekt zrobić i możemy zrobić przerwę. I co wy na to? To dajcie mi może 20 minut i możecie na szybki obiad uciekać. Czy to jest dobre rozwiązanie? Teresa, dziękuję. A co reszta też mówi OK. Dobrze, to słuchajcie, jeden projekcik, który będzie teraz polegał na zmianie kostiumów. Taki króciutki również, ale wykorzystacie, myślę, że go wykorzystacie na lekcji. Czy wszystkim się udało zapisać i czy możemy przejść do nowego projektu? A żeby otworzyć nowy projekt, wystarczy w pliku wybrać nowy i już mam wszystko na nowo. Jeżeli jesteście gotowe, to wybierzmy nowy. OK, zapisane. Dobrze, ja uciekam już z moim okienkiem na prawo, żeby mi tutaj nie przeszkadzało, a my zaczynamy kolejny projekt. Dalej interesuje nas kategoria wygląd i tym razem szybciutko poznamy, o, dwa takie bloczki. Mamy bloczek zmień kostium na i mamy bloczek następny kostium. Co te kostiumy tak naprawdę oznaczają? Ja trochę tłumaczę dzieciom, że to są nasze takie sukienki, które możemy zmieniać. Ponieważ mamy kota na ekranie, to zobaczmy, jakie kot ma kostiumy. Nad naszymi kolorowymi bloczkami po środeczku macie skrypty. Powyżej widzicie zakładkę kostiumy i dźwięki. No dzisiaj mnie interesują kostiumy, więc wejdźmy do kostiumu. I zobaczcie, że kot ma dwa kostiumy. Jak będziemy klikać te kostiumy, to te kostiumy służą nam tak naprawdę w Scratchu do poruszenia postaciami. Czyli zobaczcie, jest ruch jakby widoczny, koty są w dwóch odsłonach, ale kiedy zmieniają swoją pozycję, to mamy wrażenie, że one się poruszają. No dobra, no to w takim razie wróćmy do, a może jeszcze popatrzcie, bo to też będzie ważne. Nasze kostiumy mają odpowiednie numerki i one są tutaj w lewym górnym rogu przy kostiumach. To jest kostium numer 1, przy czym jego nazwa jest tutaj. To jest numer kostiumu, który się nazywa kostium 1. A teraz jak kliknę na drugi, to jest numer 2 i on się nazywa kostium 2. Jak widzicie, te nazwy kostiumów mogę zmieniać. I to też mi się gdzieś tam w pracy przyda. OK, no to słuchajcie, wchodzimy do skryptu. I teraz skoro już mamy kota, to robimy najprostszą rzecz pod słońcem. Po pierwsze, zaczynamy od zdarzenia, czyli kiedy zielona flaga. Po drugie, wchodzimy w kontrolę, pomarańczowy kolor. I coś, co będziecie wykorzystać praktycznie przy każdym projekcie. I pamiętajcie, że bloczek zawsze bardzo nam pracę ułatwia. A może zróbmy jeszcze tak. Słuchajcie, odepnijcie ten zawsze na bok, połóżcie go na boku. A teraz wejdźmy w wygląd i wybierzcie sobie ten bloczek. O, następny kostium. Następny kostium. I teraz przetestujmy. Jeżeli ja przypnę następny kostium do zielonej flagi i uruchomię zieloną flagę, owszem, mój kot zmienił następny kostium, ale tylko raz. Jeżeli chcę, żeby znowu zmienił, musiałabym znowu kliknąć. No ale przecież nie o to chodzi, że będę klikać, a on będzie zmieniał. Dlatego też bloczek zawsze jest bardzo potrzebny. I teraz popatrzcie, ja go przesuwam to zawsze i chcę, żeby to zawsze znalazło się dokładnie pod zielonym. To nawet widać, jak się podświetla. O, właśnie, teraz powinno wyglądać to w ten sposób. Uruchamiam sobie mój projekt. No i kot chyba biegnie na ten obiad. Jest taki głodny. To jakby kolejny element przy zmianie kostiumu. No, Scratch jest programem, który wykonuje swoje skrypty bardzo szybko i bardzo często wykorzystujemy również bloczek, który pozwoli nam to spowolnić. Zatrzymuję czerwone kółko i wchodzę do kontroli pomarańczowej i popatrzcie, tu jest magiczny klocek czekaj, który nam również będzie wielokrotnie potrzebny. Mamy tutaj czekaj jedną sekundę, przy czym jedna sekunda to jest naprawdę długo.
Gdzie mamy włożyć w ogóle ten bloczek? No ten bloczek musimy wcisnąć w zawsze. Pamiętajmy o jednej zasadzie, że skrypty są wykonywane po kolei, tak? Czyli program czyta od góry do dołu, w kolejności. I teraz zastanówmy się, czy najpierw czekaj, a potem zmień kostium, czy zmień kostium i czekaj, czy może w tym momencie to nie ma w ogóle żadnej różnicy. Jak myślicie? Jak myślicie, czy to w ogóle w tym momencie ma jakąś różnicę? Oczywiście, że nie. Jasne, Mariola. W tym momencie nie ma znaczenia, czy to będzie pod, czy nad, więc możecie włożyć w dowolne miejsce. Ale zobaczcie, uruchamiam i to jest sekunda. No, nie wygląda to dość naturalnie, żeby kot tak dość wolno spacerował, chociaż owszem, zdarzają się takie, ale my chcemy jednak troszkę szybciej i kolejna dobra zasada, o której trzeba pamiętać. Jeżeli chcemy wpisać troszeczkę mniej niż sekundę, to pamiętajmy, że wpisując tutaj ułamki dziesiętne, musimy używać kropki, czyli na przykład 0,5 sekundy. Używamy kropki, ponieważ to jest program, który rządzi się prawami zapisu w wersji angielskiej ułamka dziesiętnego, czyli kropka, a nie przecinek. Teraz uruchamiam. No i już to wygląda dość naturalnie, czyli dość swobodnie ten nasz kot chodzi. Hania, pojawiły się znaki zapytania. Nie wiem o co, czy coś się dzieje? Czy to oznaczało, że nie wiesz? Wszystko ok, dobra, no to fajnie. Słuchajcie, no i mamy już zmianę kostiumu. I teraz zrobimy sobie tak, zatrzymajmy na razie tego kotka, przesuńmy go sobie gdzieś tam na bok sceny i teraz pokażę Wam, że te kostiumy mają różne postacie w Scratchu, ale też nie wszystkie. Niektóre mają tylko jeden kostium, dlatego nie jesteśmy w stanie wprowadzić go w ruch, chyba że sami wygenerujemy kolejny kostium, co jest oczywiście możliwe. Słuchajcie, dodajmy nowego duszka z biblioteki, nowy duszek z biblioteki i teraz weźmy sobie w kategorię zwierzaki również i wejdźcie sobie tutaj do takiego dinozaura zielonego. Dinozaur 1. Wybierzcie sobie tego dinozaura zielonego i zobaczcie, ile on ma kostiumów. On jest właśnie taki fajny, zabawny, bo on tych kostiumów ma sporo. I teraz spróbujmy dokładnie wykorzystać skrypt kota do tego dinozaura, ale nauczę Was pewnej sztuczki. Popatrzcie, wracam do skryptu i teraz tak. Moja prawa strona jest puściutka, bo jestem w dinozaurze. To widać tutaj, że on jest zaznaczony tą niebieską ramką. No, jest pusta, bo jeszcze nic nie stworzyłam. Wejdźmy sobie do kotka, klikam na kotka i kotek ma to, co właśnie wygenerowałyśmy przed chwilą. Teraz chciałabym to wszystko, to, co tutaj teraz chwyciłam, przetransportować do mojego dinozaura i mogę to zrobić za pomocą jednego ruchu. Popatrzcie, klikam, przeciągam i puszczam do dinozaura. I teraz zobaczmy, czy jestem w dinozaurze. Jest! Jestem w dinozaurze i już w tym momencie skopiowałam cały skrypt. Calutki skrypt. No i uruchamiam flagę i w tym momencie już dwie postacie tańczą nam na ekranie i w bardzo szybki, prosty sposób mogę wprawiać te postacie w ruch. Czy macie właśnie dwie szalejące postacie na ekranie? Jeden to dinozaur, jeden to kotek. Jest. Słuchajcie, i to jest naprawdę bardzo prosta technika, prosta zabawa. W tym momencie dzieciaki mogą testować, które postacie mają kształty, które mogą się poruszać. Tam również ludzie mają różnego rodzaju kostiumy i też mogą stać się ruchomymi postaciami. I myślę, że słuchajcie, warto jest taki prościutki zapisać znowu pod nazwą ruch postaci. Po prostu ruch postaci. Zapiszcie plik, zapisz jako. Macie kolejny prosty element do wykorzystania.
Dajcie znać, czy jest zapisany. Jest, okej, okay. Dobra. Skoro jest zapisane, słuchajcie, to robimy zupełnie nowy projekt. I teraz w tym nowym projekcie spróbujemy wykorzystać sobie tą zmianę kostiumu, żeby trochę wkraść się na nasze zajęcia dydaktyczne na przykład. Zaraz Wam pokażę jak. A przy okazji przemycę tutaj dodatkowy bloczek, bo to też o to chodzi, żeby poszerzać jakby nasze umiejętności. I teraz zrobimy, słuchajcie, tak. Nie chcę mojego kotka, ja w ogóle go tutaj nie potrzebuję. Jakaś tu mucha u mnie się doczepiła. Więc chciałabym tego kota usunąć i mogę to zrobić na kilka sposobów, ale przy okazji nauczymy się takich tutaj skrótowych elementów, które się znajdują na tym szarym paseczku na górze. Nie wiem, czy dobrze widać, jak ja ruszam myszką komputerową. I tutaj mamy tak, pierwszy stempel, no to jest duplikowanie, czyli powielanie, ale mamy nożyczki. Klikam nożyczki, teraz mój kursor przyjął kształt nożyczek, wystarczy najechać na mojego kota w dowolne miejsce, klikam raz, nie mam kota. Czy u Was też już kot poszedł na obiad? Jest, dobra. I teraz tak, bardzo częsty błąd, który się teraz pojawia, jeżeli prosimy o dodanie nowej postaci. Zobaczcie, że skoro nie mam duszków, to wkradłam się tutaj do sceny. Jestem w scenie. Musimy odróżniać scenę, czyli tło, od postaci. Duszków nie mam w ogóle, ale ja chcę mieć duszki i teraz wykorzystajmy sobie literki. Literki albo cyferki. Słuchajcie, tam gdzie jest nowy duszek, znowu wchodzę w gotową bibliotekę, wybieram kategorię litery i spróbujmy wybrać sobie, a niech będzie 0, takie ładne niebieskie 0. Zobaczcie, mam 0. Mogę sobie przeciągnąć w dowolne miejsce. Kot poszedł. Mam 0. I teraz znowu uwaga, wychodzę z moich skryptów, czyli z moich bloczków, które są na środku i muszę wskoczyć do kostiumów, kostiumy. Zobaczcie, nie mam kolorowych bloczków, mam kostiumy. I teraz pokazuje nam, że w kostiumach mam tylko jedno zero. I to jest jakby duszek, który ma jedną sukienkę w kształcie zera. I ja bym chciała temu jednemu duszkowi dołożyć kolejną sukienkę. Dlatego popatrzcie, gdzie ja to robię. Nad tym zerem środkowym, nad zerem, tu jest nazwa nowy kostium, nie nowy duszek, tylko nowy kostium. Znowu wchodzę w bibliotekę. Popatrzcie, trzymam kursor myszy, żeby dobrze było widoczne, gdzie. I w bibliotece znowu wchodzę w litery i wybieram jedynkę. Chcę mieć przynajmniej, nie wiem, no wybierzmy sobie jedynkę, dwójkę, jeszcze trójkę. Gdzie jest jedyneczka? Jest, jedyneczka. Teraz zobaczcie, kostiumy mam już dwa, 0,1, ale duszek tutaj na tym polu jest dalej jeden. I o to mi chodzi. Dzieci bardzo często dodają jako nowy duszek jedynkę, wtedy tu mają 0,1, czyli mają dwa duszki, a nie o to mi chodzi. Mnie chodzi o kostiumy. Słuchajcie, no to zróbmy dalej. Kostiumy, dołóżmy jeszcze dwójkę i trójkę. I to nam na razie do testowania wystarczy, a z klasą, zaraz powiem o co chodzi, a z klasą będziecie mogli sobie dodać więcej. Dodajmy jeszcze raz liter. Dwójeczkę dodaję i jeszcze dodaję z liter trójeczkę. Trójeczkę. I zobaczcie, mam jednego duszka, ale on ma różne kostiumy. Jak będę je tutaj zmieniać, to zmienia się jakby sukienka tego duszka, tak? Ona ma różne kształty. Widzicie? Świetnie. Czy macie? Gotowe, świetnie. Słuchajcie, no to wracamy w skrypty.
Wracam w skrypty, czyli na górze przeklikuję zakładkę skrypty i znowu mam kategorię bloczków kolorowych. No i pora, świetnie, i pora, żeby zrobić fajną zabawę. Pierwsze co, to chciałabym, żeby moje kostiumy się zmieniały, dokładnie tak jak przed chwilą zmieniały się kostiumy mojego kota i dinozaura. Czyli uwaga, w zdarzeniach, kiedy zielona flaga, w kontroli zawsze i z wyglądu następny kostium, żeby nie było szybko, robię czekaj i tym razem zostawiam sekundę. Zostawcie sekundę. Czyli jeszcze raz buduję dokładnie skrypt, który miałam przed chwilą. Myślę, że te powtórzenia też będą bardzo korzystne dla uczniów, bo przez te powtórzenia będą utrwalać chociażby taką prostą zasadę, że bloczek zawsze praktycznie pojawia się w każdym projekcie. Że czekaj nam ułatwia czasami sprawę. No dobra, no jak macie, po uruchomieniu to będzie wyglądało w ten sposób, że zmieniają się moje liczby, moje cyfry. I teraz uwaga, nasza zabawa będzie polegała na tym, że nasze cyfry się zmieniają, a na przykład wy jako nauczyciele w klasie podajecie jakieś działanie uczniom, czyli na przykład, no my jesteśmy ograniczeni na razie do 3, no ale powiedzmy, dodajemy 1, plus 0. I teraz uczniowie muszą odpowiedzieć, jaka to jest liczba i powinni zatrzymać na jedynce. No ale co to za zabawa, jak będziemy zatrzymywać tutaj czerwonym kółkiem, więc dołożymy do tego jeszcze jeden skrypt. Ja na razie zatrzymam. I spróbujemy skonstruować kolejny skrypt. Jak łatwo zatrzymywać liczbę? No chyba najłatwiej wykorzystać do tego spację. Czyli popatrzcie, wchodzimy w zdarzenia i pod zieloną flagą mamy taki bloczek, kiedy klawisz spacja naciśnięty. Ja od razu uchylam rąbka tajemnicy, że tu też jest czarna strzałka i ta czarna strzałka pomoże nam wybrać tutaj różne elementy. To też dzisiaj gdzieś tam wykorzystamy. Ja na razie chcę mieć spację. Czyli kiedy nacisnę spację, chcę zatrzymać wszystko. Wchodzę w kontrolę, czyli pomarańczową. I tutaj bliżej dołu, czwarty od dołu, jak będziemy liczyć, mam taki bloczek zatrzymaj wszystko. I popatrzcie, bardzo prosto skonstruowany skrypt. Nasze kostiumy to są litery, ale naszymi kostiumami mogą być liczby, przepraszam. Naszymi kostiumami są liczby, ale równie dobrze naszymi kostiumami mogłyby być litery. Więc możecie tutaj podkładać naprawdę różne rzeczy. No i teraz na czym polega zabawa? Zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Słuchajcie, nad sceną mamy po prawej stronie flagę i kółko czerwone, a po lewej stronie mam taki niebieski prostokącik, który po naciśnięciu przeniesie mnie do wersji pełnoekranowej. Ja tym samym nie widzę skryptu, a widzę jakby gotową aplikację do działania. I teraz z tego poziomu uruchamiam sobie zieloną flagę i moje cyfry zaczynają krążyć i nagle słyszę, że mam podać wynik działania 2 plus 1, więc najpierw sobie nieźle liczę, to jest pierwsza czynność, którą uczniowie muszą zrobić. Druga czynność, ponieważ wiedzą, że te liczby następują po sobie kolejno, więc oni właściwie mają być już przygotowani i znowu utrwalają kolejność, prawda? Więc wiedzą, że po dwójce będzie trójka, więc czekają, odliczają i pora zatrzymać. Kliknęłam spację i moja trójka się zatrzymała. Czy u Was też to zadziałało? Jest, zadziałało. Super. Popatrzcie, jaki banalny projekt, zmiana tylko kostiumów, a można tym samym bawić się w przeróżne gry i zabawy. Liczby, cyfry, ale tak sobie litery, ale też sobie teraz tak pomyślałam, że równie dobrze można byłoby tutaj same kółeczka, zaraz Wam pokażę,
Słuchajcie, żeby wejść do skryptu, jeszcze raz muszę kliknąć ten niebieski prostokąt w lewym górnym rogu. Jestem w skrypcie. Może zapiszmy to, zanim cokolwiek tu jeszcze Wam pokażę, to zapiszcie to. Weźmy plik. Znowu zapisz jako, napiszcie sobie gra z liczbami. Może tak, taka propozycja moja. Gra z liczbami. Zapiszcie proszę po zapisaniu i ja Wam teraz pokażę nowego duszka zupełnie. Zobaczcie, tu jest taka kulka, ball. I teraz ta nasza kulka ma sporo kostiumów. Mało tego, mogę sobie te kostiumy tutaj dokładać i zamalowywać kolory. I fajnie jest tutaj, taki pomysł rzucam, zrobić taką zabawę, kiedy na moje kulki zmieniają swoje kolory i na przykład możecie zadawać zagadkę a propos koloru. Na przykład zagadki mogą dotyczyć, ile liter ma dana nazwa koloru, lub też na przykład mówić nie fioletowy i nie zielony. I to jest fajne, bo uczniowie tak naprawdę do najstarszych klas mają zawsze problem z zaprzeczeniami. Bardzo często ich nie czytają i nie dostrzegają. Słyszą tylko zielony, a nie zielony. Dlatego fajna byłaby zabawa z tymi kulkami i tak jak powiedziałam, no to proszę zaznaczyć mi nie zielony, nie fioletowy, no to dzieci muszą zdecydować, który będzie, jednocześnie wiedząc, że jest więcej niż jedno rozwiązanie, czego również uczymy w naszym projekcie Zaprogramuj przyszłość, że z reguły mamy kilka rozwiązań, które nas doprowadzają do celu. No dobrze. Słuchajcie, dobiłyśmy praktycznie do godziny 15, czyli powiedzmy jest to półtorej godziny. Czy ja rozumiem, że akceptujecie króciutką przerwę? Ale to taki szybki obiad. Ja tak mówiłam 5, 10, 15 minut, ale myślę, że taki złoty środek 10 minut, czy byłby wystarczający? Jak się na to zapatrujecie? Dajcie znać. Jeżeli coś trzeba pokazać jeszcze raz, jak zapisać, tej kulki już możecie nie dokładać oczywiście do swoich liczb, chyba że chcecie również zapamiętać. Dobrze, ok. Renata proponuje 15.05, tak? 15.05 się spotykamy z powrotem. No to w takim razie do zobaczenia 15.05. Jesteśmy w kontakcie, dziewczyny. I nie przedłużam, chwila przerwy. Śmiało, Renata, jeszcze jestem, pytaj. Okno skrecza, dobra. Jest. Jak okno skrecza przełożyć do Twojego? Renata, czy chodzi o to, że na jednym pulpicie chcesz po jednej stronie widzieć własne, a po drugiej moje, tak? Czyli taki dzielony ekran. Dobra, to jeszcze raz. Renatka, masz uruchomionego na całym ekranie skrecza. Pokaż, ty nie słuchaj, może albo nie, Renata, to tak, żebyś nie widziała. Urucham proszę na całym ekranie program, w którym mnie widać i słychać. Jest to ten program Click Meeting. Tak, żebyś widziała, co ja robię. I ty zrobisz najpierw to z programem Click Meeting. No dobra, to teraz tak. Każdy program, który masz uruchomiony na samej górze, o, ja teraz też mam, popatrz, ma taki pasek biały, na którym między innymi po prawej stronie są symbole minus, kwadrat i krzyżyk, tak? I teraz chwytam za ten pasek, jak chwycę za pasek myszką i trzymam, to mogę tym oknem manipulować, czyli przesuwać je. I teraz
Ciągniesz to okno w dowolnym kierunku tak mocno do oporu, aż ci się taka poświata zrobi na połowie ekranu. Puszczasz. W tym momencie on zajmuje połowę ekranu. A druga połowa to są twoje pozostałe uruchomione pliki, czy też strony. Ja ich mam tutaj, widzisz, 4 okna, ty możesz ich mieć mniej albo więcej. I teraz w tych okienkach szukasz swojego Scratcha. Ja akurat mam tutaj i już mam 2 okna. No minusem jest to, że one są nieco mniejsze, nie na cały ekran, ale wtedy fajnie widać. Nie widzisz, Renata? Dobrze. To jeszcze raz, Renata. Spróbujmy jeszcze raz. To może uruchom sobie program Scratch. Uruchom sobie program Scratch. OK. Wyświetla się przerwa. OK. A teraz widzisz Scratcha? Renata, czy teraz widzisz Scratcha? Tak, dobra. To teraz, Renatka, popatrz, za co ja chwytam. Za górny biały pasek. Chwytam za górny biały pasek. On mi odruchowo się pomniejszył i przeciągam sobie, maksymalnie ciągnę w bok, aż poświata się i puszczam. I w tej chwili wygląda to w ten sposób. I mniej już, mój Scratch załadował się na połowie ekranu, a na drugiej wybieram to, co mi odpowiada, to, co chcesz widzieć jako drugie. OK. Jeszcze raz ja powiększam mojego Scratcha i spróbuj Renata i daj znać, czy się udało. No, ja powiem szczerze, że tej sztuczki nauczyli mnie moi uczniowie i też o niej nie miałam pojęcia, ale bardzo praktyczna i często wykorzystuję, także warto korzystać. Nie wiem, czy wszystkie systemy tak samo działają. Ja mam Windows 10 i to funkcjonuje, ale warto próbować. Działa, super, fajnie. No to teraz uciekam ja na chwileczkę przerwy, żeby wymienić kubek na kubek ciepłej herbaty, bo u nas niby słoneczko, ale jednak trochę tak średnio ciepło. Dobrze, za chwilę do Was wracam. Tak jak
Mariola, ha, fajnie, że jesteś już super. Poczekamy jeszcze chwilkę, dobrze? Poczekamy i dajcie znać, proszę, jak już się pojawicie. To przejdziemy do kolejnego projektu. Niedużo czasu nam już zostało, ten czas leci nieubłagalnie szybko. I tak mam wrażenie, że im bliżej końca roku szkolnego, tym jeszcze szybciej. Mirosława, jest super, miło mi. Mam nadzieję, że obiad zjedzony albo ugotowany. Nie wiem, co zdążyłyście zrobić przez te 15 minut, ale mam nadzieję, że coś, co Wam sprawiło przyjemność. Teresa rozumie, że już jest. Renat również. Super, fajnie, dziewczyny. No to w takim razie chyba możemy zaczynać. Myślę, że. Okej, dobra. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie dotarł, to zaraz się pojawi. Dobrze, słuchajcie, no to idziemy dalej. Przechodzimy w takim razie do Scratcha. I znowu dajcie mi informację, czy widzicie mojego Scratcha. Uruchamiamy nowy, zupełnie nowy projekt. I zaczynamy. Jest wszystko widać, fajnie. Słuchajcie, do tej zmiany kostiumu jeszcze bym chciała wrócić, ale to na koniec. Pokażę Wam taki fajny projekcik, który sprawi bardzo dużo radości dzieciakom. I jednocześnie pozwoli im się pobawić troszkę w edytorze graficznym. A teraz spróbujmy może przetestować kolejną rzecz. To może teraz przejdźmy sobie... oczywiście cały czas jesteśmy w wyglądzie. No dobrze, słuchajcie, chyba pora na te nasze pierwsze cztery bloczki. Popatrzcie, jest powiedz hello przez 2 sekundy, jest w ogóle powiedz hello, potem jest pomyśl przez 2 sekundy i pomyśl. I zobaczcie, te bloczki są bardzo podobne. Ja je na razie do niczego nie dopinam, ale już wiecie, że jeżeli kliknę na nie, to zobaczę ich metody działania. No to zacznijmy od tego powiedz hello przez 2 sekundy. Czyli klikam i teraz zobaczcie, mój duszek mówi hello, jego chmurka 2 sekundy znikło. Mogę oczywiście 2 sekundy poprawić na 3. I teraz przez 3 sekundy widzę tego typu chmurkę. A przetestujmy i sprawdźmy, co się stanie, jak nacisnę pomyśl. Teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Różnica jest właściwie tylko i wyłącznie w wyglądzie, tak? Myślimy, czyli mamy coś na myśli w głowie i jest to taka chmurka troszkę komiksowa. Powiedz, jak widzicie, różni się samą chmurką. Te dwa pierwsze bloczki przez 3 sekundy i przez 2 sekundy, no jak...
same właściwie sugerują, oznaczają, że ta wypowiedź będzie trwała dokładnie tyle czasu, ile zaplanuję. Natomiast powiedz hello, jeżeli ja kliknę hello, to zobaczcie, to hello będzie właściwie cały czas widoczne, prawda? Teraz kliknę pomyśl, no to dalej to pomyśl będzie cały czas widoczne, czyli to funkcjonuje jakby do kolejnej zmiany albo tego, co chcę pomyśleć, albo tego, co chcę powiedzieć. Czyli ten kod może teraz chodzić, kręcić się, skakać i cały czas ta chmurka będzie u niego widoczna. No to teraz jak wykorzystać to proste powiedz lub pomyśl, no sprawa jest oczywista i przychodzi mi do głowy jeden dialog. I na przykład można uczniom, można poprosić uczniów o wykonanie prostego dialogu na zasadzie takiego komiksu, albo na przykład można im dać gotowy dialog z podręcznika i przepraszam, i poprosić, żeby ten dialog właśnie przedstawili w Stretchu. To jest fajnie, bo oni się po prostu uczą czytać, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uczą się pisać również przy okazji. Mogą te dialogi modyfikować na przykład, czyli jakby kolejny poziom kreatywnego rozwijania. No ale w przypadku dialogu, żeby to tak wyglądało naturalnie, czyli ja mówię, ty słuchasz, ty mówisz, ja słucham. Musimy do tego dołożyć jeszcze jedną rzecz, której się przy okazji nauczymy. No to zróbmy tak. Ja mam kota i na razie wyrzucam z niego te wszystkie moje bloczki. Mogę uruchomić zieloną flagę, więc zniknie mi ta chmurka. Czyli właściwie mam pusty projekt. No ale skoro ma być dialog, to muszą być dwie postacie. To puszczmy z biblioteki i dowolną postać dom, z kim kot mógłby rozmawiać. Bierzmy zwierzaka. Nie wiem, ja tu jakąś małpkę mam. Wybierzcie, co wam pasuje. I teraz poznamy prostą zasadę budowania dialogu między dwoma osobami. No to popatrzcie. Zacznijmy od kota. Rozumiem, że macie dwie postacie i bez problemu można zacząć. Jest. Coś mi nie chciał się kotek przełączyć, ale już jest. Zaczynam kotek. Zwróćcie uwagę, cały czas to będę podkreślać, bo dzieciaki budują skrypty, jeżeli mają więcej niż jedną postać, budują skrypty akurat w tej, w której są. Nie sprawdzają tego. A potem się dziwią, że to na przykład małpa mówi, a powinien powiedzieć kot. Jestem w kotku i zaczynam od kotka. No to oczywiście w zdarzeniach, kiedy zielona flaga. Kodzę wygląd, no to niech będzie na przykład powiedz hello, właściwie to może być hello, wita się z małpką. I teraz ta małpka nie może mówić w tym samym czasie co kot, tylko musi poczekać, aż kot skończy mówić. No dobra, no to teraz odwołam się może do juniora, bo nie wiem, czy w juniorze próbowałyście testować koperty. Tam jest taka, są koperty w 6 kolorach, dzięki którym można nadawać pewne informacje, a druga postać może je odbierać. No właśnie, Teresa. I tu jest dokładnie bardzo podobnie, tylko nie mamy kopert. Wejdźmy sobie w zdarzenia, te brązowe, gdzie była zielona flaga. I tutaj mamy, uwaga, drugie od dołu. Nadaj komunikat. Tu jest akurat nazwa komunikat 1, mogę to wykorzystać. I teraz zobaczcie. Nadaj komunikat 1. I to na razie robi kot. To ja wchodzę do małpki. Jestem w małpce. I moja małpka nie od razu odpowiada, tylko czeka, aż otrzyma od kota komunikat pierwszy, co będzie oznaczało, że kot skończył mówić, a teraz dopiero może zacząć małpka. Więc kiedy małpka otrzyma jedynkę, w wyglądzie ona powie na przykład cześć. Cześć. Miło cię widzieć. I
może być przez 2 sekundy, może być przez 3. To wszystko zależy, im dłuższy tekst, tym on musi być troszkę bardziej dłużej zawieszony w tej przestrzeni, żebyśmy mogli to odczytać, prawda? No to idziemy dalej. Jak myślicie? To skoro małpa powiedziała, to teraz powinna dać informację kotku, że może teraz on coś tam powiedzieć, prawda? Wejdźmy w zdarzenia i znowu teraz małpa musi nadać komunikat, ale uwaga, nie może tego samego, musi zmienić nazwę. Klikam czarną strzałkę i jest tutaj taka opcja nowy komunikat. I teraz możecie sobie nazywać to, jak tylko chcecie. Ja może będzie nam szybciej operować na liczbach, czyli ponieważ tam był komunikat 1, to teraz niech to będzie 2. Klikam OK i teraz małpka nadaje 2. Kto odbiera 2? No kot. Wchodzę do kota i teraz, kiedy otrzymam 2, dopiero mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć. Na przykład, mam dla Ciebie zagadkę. Mam dla Ciebie zagadkę. To teraz kot skończył mówić, jest gotowy, żeby nadać komunikat. Nadaje, ale nie 2, bo musi następny numer, czyli który? 3. Kto odbiera 3? Małpka. Kiedy małpka odbiera komunikat 3, nie 2, tylko 3, to może odpowiedzieć na przykład super. Super. To pobawię się. Słuchajcie, czy nadążacie z tymi komunikatami, czy nie za bardzo? Bo teraz wypadałoby znowu zwrócić się do kota z komunikatem, no żeby kot może odpowiedział na to. Nadążacie, świetnie. No to słuchajcie, idziemy dalej. Nadajemy kolejne. Jestem w małpie. Małpa nadaje kolejny komunikat. I kolejna jest 4. Kot odbiera 4. I co może kot? No na przykład zadać mi pytanie, czy wiesz, ile to jest? 4 razy 5. Znak zapytania oczywiście. Czy wiesz, ile to jest 4 razy 5? No dobrze, no to jeszcze jeden, który. Zresztą zobaczcie, jak sobie rozwijam, to widać, że była 4, bo to jakby najdalej wysunięty numer, więc opcjonalnie muszę mieć 5. No i co małpka może przy 5, jak otrzyma tą 5? Jak otrzyma 5, to może powiedzieć. Czy to jest. No, powiedzmy, skuś baba dziada, dobrze? No to dajmy 25. Czy to jest 25? I teraz rozmowa może się toczyć dalej. A my teraz przetestujemy, ja sobie wejdę na duży ekran, uruchamiam zieloną flagę i zobaczmy, czy ta rozmowa dobrze wygląda. Super. Czyli słuchajcie, u mnie zadziałało. Mam nadzieję, że u Was też zadziałało. Dajcie znać. I bardzo proste elementy również wykorzystane do bloczków z kategorii wyglądu. Powiedz lub pomyśl. Dołożone tylko nadawanie komunikatów i ich odbieranie. I tak naprawdę można tutaj przeróżne dialogi prowadzić. Wystarczy na przykład rzucić takie hasło w klasie. Niech to będzie jakiś dialog, który ma przedstawiać, nie wiem, niedawno przeczytaną jakąś krótką historyjkę, czy też dialog, który musi zawierać jak najwięcej wyrazów z wyrazami u otwarte i u zamknięte. Przy okazji ćwiczą sobie ortografię, czy też jest to dialog, który musi zawierać jak najwięcej działań matematycznych. Popatrzcie, możliwości jest bardzo dużo. A dzieciaki są tak kreatywne, zresztą same o tym wiecie, że w momencie wygenerują Wam coś, co przejdzie Wasze oczekiwane, najśmielsze oczekiwania. Słuchajcie, jeżeli projekt się udał, dajcie znać i pora go zapisać chyba.
Przypominam, zapisujemy sobie. Łatwo go chyba nazwać dialog, tak, żeby zapamiętać. Dajcie znać, czy jest zapisane i czekam na hasło, że zaczynamy kolejny nowy projekt. Ja tak patrzę na tą kategorię wygląd i tak po kolei patrzymy. Pierwsze cztery bloczki właśnie opanowałyśmy i wiemy, jaka jest różnica między nimi. To pora jakby na kolejne, tam jest pokaż i ukryj. Krótkie dwa wyrazy, które może teraz spróbujemy opanować. Jest ok. Dobrze, kochane, to nowy projekt, ale dzisiaj mamy tempo pracy. Chciałabym powiedzieć, że puszczę Was szybciej, ale nie dam rady. Ale myślę, że ten czas i tak bardzo szybko biegnie. Popatrzcie, jeszcze tylko godzinka, mniej więcej godzinka. Ok. No, niestety, dziewczyny, tak to jest. Ale dobra. Generujemy kolejny projekt. Macie już nowy? Mam nadzieję, że tak. Znowu wchodzę w wygląd i wyciągam sobie na razie tutaj na boczek, żeby widzieć cały czas, że teraz spróbuję coś wymyślić fajnego na zasadzie dwóch prostych bloczków. Pokaż, ukryj. Ja na początku też pokazywałam, ja je połączyłam razem i wspominałam, że one jakby są nieodzowne, one muszą funkcjonować razem. I tak idąc tym top tropem, chciałabym, bo one jakby w sobie są dość proste również do wyjaśnienia. No pokaż, czyli widzę, ukryj, czyli nie widzę, ale pomyślałam sobie, tak myślałam, jak do tego dołożyć taką otoczkę dydaktyczną, żeby Wam się sprawdziło na zajęciach. No i ponieważ całkiem niedawno miałyśmy projekt z liczbami, kiedy zatrzymywałyśmy sobie liczbę, która była wynikiem działania, to tak sobie teraz pomyślałam, że teraz możemy trochę skonstruować sobie projekt, wykorzystując literki. Dlatego tak, niech ten kod sobie nasz tutaj siedzi z boczku, a my załadujmy nowe duszki mają być i też ograniczymy się na przykład do A, B, C, dobrze? A Wy jak będziecie miały potrzebę w klasie, to zrobicie oczywiście więcej. Zresztą wyjaśnię też, co miałam na myśli z tym ABC, bo u Was to może być na przykład D, T i P. O, na przykład, to są bardzo często litery, prawda, mylone i w pisowni, i w wymowie, więc no, tu by była fajna zabawa. No właściwie możemy tak też zrobić, dobra? Czyli zróbmy tą literkę D jak dom, P jak Piotrek, T jak tata, dobra? Czyli ładujemy, uwaga. Znowu weźmiemy literki, mogą być na przykład te pierwsze, teraz pomarańczowe, D. Gdzieś tam układam sobie na boczku, bo muszę zmieścić teraz jeszcze literkę kolejną, P. I jeszcze T, tak? Ok. Czy jeszcze jakaś Wam przychodzi do głowy, która się często z D, P i T? Chyba to będą te, prawda? No dobra. No to zacznijmy. Od literki D. Kota zostawiam w spokoju, on tutaj nie będzie pełnił żadnej funkcji oprócz tej reprezentatywnej, czyli po prostu sobie stoi. B, jeszcze B, dobra, dołóżmy B. Dołóżmy literę B, macie rację. Cztery litery, one mogą być rozsypane, jak tam nam jest wygodniej. D, P, T i B. Dobra. No dobra, i zaczynamy od litery D jak dom. Generuję sobie nasz skrypt i teraz posłuchajcie mnie, co bym chciała.
Po pierwsze, kiedy uruchomię projekt, chciałabym, żeby moja litera znikła, nie ma jej. Następnie chcę ją wywołać w momencie, kiedy na klawiaturze nacisnę literkę D jak dom. To wtedy ma się pojawić. Ale ponieważ ja będę grała cały czas, to znowu muszę pomyśleć, jak ją ponownie ukryć. I na przykład można powiedzieć, że spacja będzie służyła do ukrywania literek, które widzę na ekranie. Dobrze? Więc zacznijmy. Jeszcze raz. No, zawsze musi być gdzieś ten początek, czyli zielona flaga. I ukrywamy naszą postać. Teraz, jeżeli ona będzie ukryta, chciałabym, żeby się pojawiła w momencie, kiedy nacisnę na klawiaturze przycisk z literą D. Czyli znowu zdarzenie. I pamiętacie ten drugi bloczek, kiedy klawisz spacja naciśnięty? Pokazywałam Wam, że pod tą czarną strzałką mamy wszystkie praktycznie przyciski z klawiatury. No więc wybieram D jak dom. Czyli kiedy klawisz D naciśnięty, wchodzę znowu w wygląd. Chcę, żeby ta litera się pokazała. I jeszcze potrzebuję tej trzeciej funkcji. Skoro ja już ją widzę w programie, to znowu przed kolejnym zadaniem, czyli kolejnym pytaniem od nauczyciela, chcę, żeby ona znowu znikła i umawiam się z uczniami, że będzie znikać na spację. Czyli kiedy spacja, znowu chcę, żeby się ukryła. Popatrzcie. Ukrywa się na samym początku i to jest zawsze. To właściwie jak chcemy ukrywać, więc zawsze przy tej zielonej fladze na początku się ukrywa. Potem pokazuje się przy odpowiednim wywołaniu u nas przy literze D. No i jeszcze raz chcę ją ukryć. Nie będę uruchamiać zielonej flagi, bo zielona flaga na nowo spowoduje mi w ogóle jakby wyczyszczenie wszystkiego, a tak naprawdę mogłabym sobie tutaj punkty doliczać. To by była dopiero zabawa, ale że tak powiem, to już wyższy poziom. No, przetestujmy, co z tą literą się zrobi. Uruchamiam zieloną flagę, nie mam litery D. Teraz szukam jej na klawiaturze, czyli naciskam D, pojawia się i chcę, żeby znowu się ukrywał, więc spacja. No to jeszcze raz, D na klawiaturze, spacja, D na klawiaturze, spacja, czyli działa mi cały czas, a nie naciskam ponownie zielonej flagi. Czy u Was też działa? Działa, super. I teraz słuchajcie, chcę mieć praktycznie to samo w pozostałych, z niewielką modyfikacją. Co na pewno chcę mieć w pozostałych? Na pewno w pozostałych chcę, żeby po zielonej fladze ukryło mi się. Więc co robię szybciutko? Kopiujemy. Popatrzcie, jeszcze raz. Chwytam i przeciągam do P. Jeszcze raz przeciągam do T. I jeszcze raz przeciągam do B. Sprawdzimy? Sprawdzam. W B jest, w T jest i w P jest. Wracam do D. Co jeszcze muszę skopiować? Na pewno muszę skopiować, kiedy spacja ma się ukryć. To na 100%. Czyli znowu przeciągam do wszystkich pozostałych. Spację z ukrywaniem. I teraz sprawdźmy, czy jest. Wchodzę do P jak Piotr. Niestety jak skopiuję skrypty, one zawsze układają się w jednym miejscu, więc one są na sobie. Muszę je po prostu rozdzielić, prawda? Żeby one były widoczne. Jest. Jest. Czyli mam w P, mam w T i mam w B. Wracam jeszcze do mojej litery D jak dom. I popatrzcie, zostaje mi ten skrypt, który odpowiada za pokazanie, przy czym, jak już zapewne się domyślacie, w P jak Piotr będzie miał literkę P, w T jak T będzie miał literkę T i tak dalej. Ale nic nie stoi nas w przeszkodzie, żeby to skopiować i poprawić. I tak możemy zrobić. Wszędzie kopiuję. I wchodzę do P jak Piotr. Jestem w P jak Piotr, pamiętajcie o niebieskiej ramce, żeby mieć pewność. I szukam teraz literki P. Jest. Wchodzę w T jak tata
i szukam T. T jest. I jeszcze B jak balon. Dobrze. I teraz słuchajcie, powiększam sobie duży ekran, uruchamiam zieloną flagę, wszystkie litery mi znikają, no i prawidłowo, bo na zieloną flagę powinny zniknąć. I teraz słuchajcie, skoro jest problem właśnie z wysłyszeniem tego dźwięku, to na przykład zadanie będzie polegało na tym, że mówicie jakiś dowolny wyraz, który zawiera dowolną literę z tych czterech. A uczniowie mają za zadanie wysłyszeć go i nacisnąć właśnie odpowiednią literę, którą słyszą. No to na przykład podajcie mi jakiś wyraz. Podajcie mi jakiś wyraz z którąś z tych literek. Tylko wiecie, no nie o to chodzi, żeby to było na początku, bo to jest dość łatwe. Gdzieś tam w środku. Niech będzie. O, Teresa, but, bardzo dobry wyraz, tylko... A właściwie to super, bo przecież my możemy dwie nacisnąć. Więc pytanie, co słyszymy w słowie but, więc uczeń powinien nacisnąć B i jednocześnie naciska, jednocześnie, jakby jedno pod drugim, naciska B i naciska T. I teraz wy, stojąc gdzieś tam w pewnej odległości w sali, widząc ekrany komputerów, widzicie odpowiedź waszych uczniów i od razu możecie zweryfikować, który z nich ma problem. Kolejną zabawą, no oczywiście weryfikujecie, czy jest dobrze i pada komenda wyczyść ekran, czyli spacja, litery znikają, a teraz fajnie byłoby, żeby sami uczniowie podawali odpowiednie wyrazy i niech każdy po kolei wymyśla przy okazji ten wyraz, a klasa ma zaznaczyć, którą literkę z tych czterech słyszy. To może być wyraz z jedną, jabłko, super, świetnie, jabłko, słyszymy, B. Słuchajcie, ten program można modyfikować. Tak sobie teraz pomyślałam, bo przecież jeżeli wam dziecko pomyli i napisze D, a znacie już nadawanie komunikatów, ale to będzie bardziej... To będzie, nie, to już będzie wyższe, że tak powiem, zastosowanie. Wydawało mi się, że to będzie dość proste, żeby zasygnalizować, że to jest błąd, ale nie. To jednak nie będzie takie proste. Więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pokazanie na ekranie nauczycielowi, czy dobrze słyszę odpowiednią literę. Słuchajcie, no i mamy gotowy kolejny projekt. I myślę, że pora go zapisać. Jak myślicie, sprawdzi się w szkole? Akurat wpadłyśmy teraz na pomysł na te literki, które mamy, które są trudne do rozpoznania przez dzieciaki, ale to równie dobrze możecie zrobić wyrazy z ortografią, czyli u zamknięte, u otwarte, prawda? Tylko tutaj będzie trudność z zaznaczeniem tego na klawiaturze. No ale może da się to jakoś obejść. Super. Zawsze pytanie może dotyczyć, na przykład mówimy jakiś wyraz, niech to będzie jabłko i pytanie może padać, jaka to jest czwarta litera w wyrazie jabłko, tak? Czyli na przykład przygotowujecie sobie wyrazy, przygotowujecie sobie cztery dowolne litery, niekoniecznie te, z którymi jest trudność. Do tych liter przygotowujecie sobie ściągę powiedzmy 20 wyrazów, które te litery zawierają i teraz dzieciaki muszą literować wyrazy i podawać na przykład odpowiednią literę po waszej komendzie, czyli na przykład czwarta litera w wyrazie jabłko. No i w ten sposób możecie... W sumie jabłko słychać P? No tak, jabłko. No tak, jabłko. No faktycznie słuchać P, jabłko. Dokładnie. Okej, człowiek, wiecie, no my jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy zmanierowani naszym doświadczeniem życiowym, więc my jakby myślimy odruchowo jabłko, prawda? Ale faktycznie jabłko. Dokładnie. Wymowi, jasne, Teresa. Dobrze, słuchajcie, udało wam się zapisać to.
Zapiszcie, proszę. Jest ok, fajnie zapisane. No to kochane, przechodzimy do nowego projektu. Ale mamy tempo naprawdę niesamowite. Słuchajcie, zaglądamy znowu do kategorii wygląd. No i idziemy sobie znowu po kolei. Powiedz, pomyśl, opanowany. Pokaż, ukryj, opanowany. Zmień kostium i następny kostium, opanowane. Zmiana tła. No dobra, słuchajcie, to spróbujmy przetestować ten bloczek zmiana tła. On będzie szybciutki. Najprostszy projekt, który mi przychodzi tutaj na myśl, to jest zmiana tła i następujących pór roku, czyli wiosna, lato, jesień, zima, tutaj może się coś dziać. I teraz zobaczcie, rozwijamy czarną strzałkę i w tym zmiana tła mamy po pierwsze w ogóle tło, które istnieje, a na razie ja mam tło 1 i ono jest białym tłem, to jest biała kartka, tak jak widać na scenie, ale mogę sobie wybierać następne tło i poprzednie tło, gdybym je miała, na razie nie mam. Na razie nie mam. No dobra, no to teraz sprawdźmy, gdzie to tło można znaleźć. No tak jak już tutaj gdzieś na początku naszego spotkania pokazywałam Wam, że pod sceną jest taka malutka biała kartka. Klikam sobie na tą kartkę, to jest moja scena. I wchodzę sobie tutaj do tła. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tutaj w tym miejscu w tle rysowałam naszą oś pionową i poziomą, zaznaczałam x i y. No i tutaj mam, jak widzicie, pierwsze tło o nazwie tło 1 i to jest zupełnie czysta kartka. I teraz podobnie jak w kostiumach, czyli odniosę się do kostiumów, interesuje mnie ten paseczek na środeczku, prawie na środeczku, gdzie jest napisane nowe tło. I zobaczcie, że znowu mam opcję, kiedy mogę wybierać z gotowej biblioteki coś. Mogę narysować, tak jak ja rysowałam. Mogę wybrać coś z komputera, czyli dowolny plik i mogę robić zdjęcie. No to spróbujmy załadować coś z gotowej biblioteki. Oczywiście dla nas jest to łatwiejsze i szybsze, ale pamiętajcie, tu na górze widzicie mój kursor myszy? Klikam sobie pocztówkę i mam tutaj tła różnego rodzaju gotowe. Ja sobie wybiorę kategorię na zewnątrz. Spróbujmy zrobić to wiosna, lato, jesień, zima, ale to tylko taki prosty przykład, żeby pokazać, jak można zmieniać te tła, przy czym to jest bardzo analogiczne jak kostiumy. No to nie wiem, wiosna jakąś tutaj, wiosnę mamy, niech będą kwiatki, na wiosnę kwitną kwiatki. I zobaczcie, od razu to tło zmieniło mi się tutaj, ale nie usunęło się również to białe, czyli popatrzcie, kliknęłam, jest białe, tu klikam, zmienia mi się na kwiatki, tak? Za chwilę pokażę, że te tła również mogę usuwać. No idźmy dalej. Wiosna, potem zróbmy lato. Mamy tu jakieś lato ładne. Dobrze, no to nie wiem. Nie widzę za bardzo, co to jest. Wybrałam sobie lato. Nawet ładne lato. Może być. Trochę wygląda jak tajemniczy ogród. Jesień trochę jakieś liści. A niech będzie taka jesień. No, może nie za bardzo jesień, ale niech będzie. I jeszcze zima, śniegu tu na pewno jest coś. Bardziej rysunki. No, niech będzie. Góry lodowe. Słuchajcie, ja tak tylko na prędce wybrałam sobie takie obrazki, ale dzieciaki równie dobrze mogą rysować Wam te pory roku. No i mam 4 tła. Zobaczcie, właściwie to nie mam 4, mam 5. Dlaczego? Bo cały czas mam to pierwsze tło białe. I teraz, jeżeli ono mi tu przeszkadza, bo chciałabym zrobić zmianę kolejnych scen, to dobrze byłoby je tutaj usunąć. A skoro tak, to zobaczcie, przy tym tle mamy mały krzyżyk do usuwania. Widzicie w tym miejscu? Klikam. I teraz już mam 4, już nie mam tego białego. Ok.
No to teraz wróćmy może do skryptów. Skoro mamy już cztery tła, wracamy do skryptów. I teraz zobaczcie, ja jestem w skryptach, ale w scenie, nie w duszku. I teraz, bo możecie się dziwić, że tutaj tych bloczków mam mniej. No mamy mniej, ponieważ ja nie jestem w stanie na przykład poruszać sceną. Nie jestem w stanie spowodować, żeby scena mówiła, prawda? Czyli nie mam tu wszystkich kategorii. I teraz mogę zrobić tą zmianę tła tutaj w scenie, ale żeby nam się to nie myliło i żeby dzieciakom za bardzo nie mylić, wróćmy jednak do mojego kota. Jestem w kocie. I tu chciałabym z pozycji kota zmieniać tło. I teraz zobaczcie, rozwijam czarną strzałkę i nagle pojawiają się cztery pozostałe, te, które dodałam. Ja nie zmieniłam ich nazw, dlatego one mają angielskie nazwy. Warto jest z dziećmi zmieniać te nazwy, żeby były to polskie nazwy, bo potem łatwo jest w projekcie się odwoływać do tego. No dobra. No to chciałabym, żeby jakby te sceny się po kolei zmieniały, więc zaczynam od zdarzenia, czyli zielonej flagi. Oczywiście chcę, żeby się zmieniały zawsze. I chcę, żeby się zmieniały na, uwaga, rozwijam na następne tło, wybieram. Nie na konkretne, ale ja chcę, żeby było następne. Klikam następne tło. Wrzucam do krokodyla zawsze i teraz zobaczcie, co się stanie, jak uruchomię. No, tła się zmieniają. Nawet. O, okej, okay. Myślałam, że nie tak szybko, ale to jednak mój program się chwilowo zaciął. One się zdecydowanie za szybko zmieniają, więc uwaga, zatrzymam. I teraz oczywiście zapewne myślicie, że pomoże tutaj czekaj i macie rację, że pomoże, ale ja wam chcę przemycić kolejny bloczek, który może spowolnić tą zmianę tła i właściwie ta zmiana tła może być uzależniona od naszego ruchu. Więc spróbujmy coś więcej wyciągnąć dzisiaj też. No to uwaga. Jesteśmy w kontroli pomarańczowej. I tutaj mniej więcej znowu po środku jest taki bloczek czekaj aż. Czyli na przykład czekaj aż nie dam ci sygnału, że do startu na przykład. Czekaj aż ktoś skończy jeść. Czekaj aż będzie godzina 12, prawda? No i teraz ja bym chciała czekać aż nacisnę na przykład klawisz spację. Czyli ja będę sterować zmianą tego tła. Wchodzimy w czujniki. Te czujniki, czyli ten kolor niebieski, taki ładnie niebieski, dzisiaj u nas na zajęciach się już pojawił. I tutaj jest, popatrzcie, o, w tym miejscu jest taki klawisz spacja naciśnięty. I ja bym chciała jeszcze raz, czekaj, aż klawisz spacja naciśnięty. Przy okazji uczymy się, jak umiejscowić taki klawisz w to małe okienko. Popatrzcie, jak przesuwam na nim, nic się nie dzieje. Jak staram się z tej strony wkładać, nic się nie dzieje. Ale dopiero od tej strony, popatrzcie, o, zaczyna się coś dziać. Podświetla się okienko, a jak się podświetla, to znaczy, że mogę puścić. Puszczam. W tym momencie sam wskoczył na swoje miejsce. I tak jak wspominałam wcześniej z tym czekaj, kolejność nie miała znaczenia, tak tu kolejność jest bardzo ważna, bo ja muszę dać przed zmianą tła. Czyli uruchamiam zieloną flagę. Cały czas podczas działania programu mój program będzie czekał, aż ja nacisnę klawisz spację i dopiero zmieni mi tło na następne. Przetestujmy, czy to w ogóle zadziała. Jestem akurat na zimie, bo tak to się ułożyło, ale nie szkodzi. Klikam. No, popatrzcie, co się dzieje.
Jak klikam, zmienia się, ale zobaczcie, że po nakliknięciu spacji przynajmniej dwa pola mi przeskakuje, prawda? Czyli robi to tak szybko, właściwie to mój klawisz spacji jest tak długo naciśnięty, że on potrafi przeskoczyć dwa okienka. Żeby to wyeliminować i żeby mieć pewność, że tylko co jedno, to czekaj również warto tu dołożyć. I teraz słuchajcie, gdzie? Klawisz spacja zmienia tło i może tutaj na końcu poczekać mi sekundę. W tym momencie sekunda to nie będzie dużo, a będzie spowodować, że ja będę widzieć te kolejne tła. One nie będą przeskakiwać tak jak szalone. No to testujemy. I teraz wydaje mi się, że elegancko po kolei tło się zmienia. Czy u Was też się zmienia? Wszystko ok, fajnie. Czyli zobaczcie, czyli jednak to czekaj tutaj jest potrzebne, ale przy okazji włożyliśmy dodatkowy bloczek, poznaliśmy nowy bloczek. No dobrze, słuchajcie, to właściwie jest tła tyle. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że to może być zabawa właściwie w pory roku, ale niekoniecznie. Te tła mogą dotyczyć różnych wersji, różnych opcji. Na tych tłach możecie różne rzeczy malować, dorysowywać, więc łatwo tutaj gdzieś wrzucić w ramy dydaktyczne. Słuchajcie, zapisujemy to, zapiszcie to sobie zmiana tła lub jak tam wolicie. Zmiana tła. Kto już ma zapisane, to znowu przechodzimy do nowego projektu, zupełnie pustego. OK. No i słuchajcie, przechodzimy w wyglądzie do takich dwóch bloczków tajemniczych, które się nazywają na wierzch i wróć o jedną warstwę. I teraz, żeby to przetestować, potrzebuję trzy różne postacie. Mam kota, ładuję drugą postać, wszystko jedno, co może być balon. I trzecią postać niech będą banany. No to nawet fajnie, jest mniej więcej tej samej wielkości. I zobaczcie, że jak ja chwytam postać, na przykład kota, to ten kot jest jakby na wierzchu, czyli przykrywa mi wszystko, co jest pod nim. Jeżeli teraz chwycę banany, to te banany będą na wierzchu. Balon to balon na wierzchu. I teraz słuchajcie, chciałabym to tak ułożyć. Uwaga, balonik. Na balonik połóżmy banany, tak żeby było widać też balonik. A na banany połóżmy kota. Połóżmy kotka. Czyli patrząc na ten mój obrazek, mam trzy warstwy. Kot, banany i balon. I teraz zobaczcie, zrobimy prościutki teścik. Jestem w kocie. Kot jest na samym wierzchu. I teraz mam wyciągnięty w kocie. Wróć o jedną warstwę. No to klikam raz. Popatrzcie, gdzie się kot znalazł. Kot wskoczył za banany, ale jeszcze jest przed balonem. No to kliknijmy jeszcze raz o jedną warstwę. I teraz popatrzcie, gdzie jest kot. Kot się ukrył za naszym balonem. Czyli wracanie o warstwy to jest takie wracanie, ja zawsze tłumaczę kartka za kartką, kartka za kartką, tak? No ale żeby to dobrze zrozumieć, to spróbujmy tutaj generować coś w postaci takiego wężyka. Wężyk może się składać nawet z naszych literek, a czemu nie? Niech będzie ABC, przy okazji ćwiczymy alfabet. I ten wężyk będzie się poruszał, słuchajcie, i tak, za literką A będzie szła literka B, za literką B ma iść literka C. Te literki z alfabetu też nam pomogą tutaj uporządkować kolejność, dobrze? No bo jakbyśmy mówili banan za balonem kot, to zaraz dzieciaki będą się mylić, a jak my powtórzymy to 5 razy, to na pewno też się będziemy mylić. Słuchajcie, to prosta zasada. Nożyczki na górze,
nożyczki i usuwamy wszystkie postacie. Niestety nożyczki trzeba za każdym razem wybierać. Czyli mamy projekt w ogóle bez postaci. A ładujemy do naszej, z naszej biblioteki i załadujmy sobie 3 nowe duszki i niech to będzie A, B, C. Jakie Wam się tam podoba? Ja te niebieskie wrzucę. A, litery B i C. A, B, C. Ok, fajnie. I teraz chciałabym, żeby za A szedł B, a za B szedł C. Ale żeby jeszcze to chodzenie było takie fajne, płynne, to zacznę od literki A i zobaczcie, zrobię taką sztuczkę fajną. Jestem w literce A. No to uwaga, budujcie razem ze mną. Kiedy uruchomię zieloną flagę, albo właściwie zielona flaga niekoniecznie, słuchajcie. Potem powiem dlaczego, dobra? Wyrzućmy tą zieloną flagę, a wybierzmy coś, czego jeszcze nie wybieraliśmy. Trzeci bloczek, kiedy duszek kliknięty. Czyli jeżeli kliknę literkę A, to dopiero zacznie mi się coś tam dziać. A co ma się dziać? Moja literka A ma podążać za moim kursorem myszki. I ma to robić cały czas, jak działa program. No to uwaga. Wchodzę w kontrolę. Wybieram sobie duszka zawsze. Następnie wchodzę w ruch. To jest kategoria niebieska i słuchajcie, jakby strzałki na macie też, strzałki ruchu są w kolorach niebieskich, ale i również w Scratchu Juniorze mamy ruch w kolorze niebieskim, więc tu się będzie łatwo dzieciakom kojarzyć. I teraz chciałabym, żeby moja literka latała za tym moim kursorem myszki, czyli za tą strzałeczką. No to uwaga. Po pierwsze, wybieramy sobie, uwaga, piąty bloczek. Nie pomylcie, piąty bloczek. No to jest tak jak trochę z naszymi uczniami. Jeżeli ja chcę, żeby uczeń szedł za mną, to on się musi najpierw ustawić w moją stronę, czyli patrzeć na mnie, a dopiero potem poruszać. Czyli pierwsza rzecz to ustaw stronę wskaźnika myszki, czyli tej strzałki, którą właśnie ruszam. Wrzucam. Teraz musi się przesuwać z ruchu. Pierwszy bloczek. Przesuń o 10 kroków. To jest dość dużo, słuchajcie. Zresztą dzieci będą sobie potem testowały, wpisując tu dowolne liczby. My od razu wpiszmy 5. Zobaczycie, jaka to jest prędkość. Czyli jeszcze raz. Kiedy duszek kliknięty, zawsze ustawiamy się w stronę wskaźnika myszy i przesuwamy o 5 kroków. Zobaczmy, jak to działa. Uruchamiam zieloną flagę, nic się nie dzieje. Gdybym dała na początku zieloną flagę, którą chciałam, to od razu literka A powędrowała mi do tego kursora myszki, a ja nie chcę. No to uwaga, teraz jeżdżam na literkę A i klikam i zobaczcie. I zobaczcie, co się dzieje z literką A. Moja literka A dokładnie idzie za moim kursorem myszki, czyli ja ją steruję. Dzieciaki się potem dziwią, że jak puszczam, to moja literka A dalej wariuje. No ona wariuje, bo ona cały czas, czyli zawsze przesuwa się o te 5 kroczków tam i z powrotem, więc ona się nie zatrzymuje. I znowu, jeżeli ciągnę sobie kursor myszki, to moja literka podąża za moim kursorem myszki. Czy wasza literka podąża również za kursorem myszki? Jest. Okej. Mamy? Hania ma, Renata chyba też. Okej. Dobra. I teraz słuchajcie, skoro chcę wykorzystać z wyglądu te dwie funkcje, czyli na wierzchu i wróć o jedną warstwę, to wiemy, że literka A musi być zawsze pierwsza, więc bezpieczniej byłoby powiedzieć jej, ty bądź zawsze na wierzchu, ale kiedy masz być zawsze na wierzchu? Zawsze, kiedy uruchomię program, czyli będzie zielona flaga. I to dokładamy do litery A.
Jeszcze raz dokładamy do literki A pierwszy bloczek z wyglądu. Kiedy uruchomię zieloną flagę, literka A ma być zawsze na wierzchu, czyli ona musi być pierwsza. To jest dla mnie komunikat. Właściwie to powiedziałam zawsze na wierzchu, a nie dodałam krokodyla zawsze. Popatrzcie, dołożę jeszcze krokodyl zawsze. To mnie trochę będzie chronić przed przeklikaniem jakiejś literki i wtedy A może uciec do tyłu. Czyli zawsze będzie na wierzchu. Na razie nie będzie widać efektu, bo na razie nie wprawiłam w ruch w ogóle żadnej literki poza literką A. Na razie tylko literka A. Ale właściwie mogę sobie już przejechać przez B i C i widzę, że reszta jest za, czyli z tyłu. Ok, zatrzymuję. To teraz słuchajcie, wracam do literki B. Wracam. Idę do literki B. I literka B powinna być zawsze za A. Czyli od czego zaczynam? Kiedy zielona flaga i wybieram sobie wygląd. Wróć o jedną warstwę. Zastanawiam się, czy to zawsze o jedną warstwę. Zawsze o jedną warstwę może spowodować mi usunięcie literki B na sam koniec. Tego nie chcę. Czyli zostawiamy tylko wróć o jedną warstwę w momencie uruchomienia. A całą resztę bardzo podobnie. Czyli popatrzcie. Teraz tak, ja jeszcze wrócę na chwilę do A i zobaczcie, że literkę A uruchamiam, kiedy duszek kliknięty. B już nie. B musi być uruchomiona również za pomocą zielonej flagi. I tutaj nie stoi na przeszkodzie, a często się też tak zdarza, że w jednej literce mam więcej zielonych flag. A to jest bardzo praktyczne, ponieważ wtedy mi się bloczki nie kłócą, a czasami one powodują, ich działanie powoduje, że jeden zakłóca działania drugiego, a w tym momencie będzie bezpieczniej. No dobra, no to kiedy kliknę zieloną flagę, literka B, uwaga, zawsze powinna, wchodzę w ruch, ustawiać się w stronę, i teraz uwaga, nie wskaźnika myszy, ale ma się ustawić w literkę za literką A. Zaraz pokażę jeszcze, jak zmienić nazwy literek i w ogóle duszków, żeby to było też wygodniejsze. Czyli wybieram sobie A, wrzucam do zawsze i jeszcze mam przesuń. I teraz tak, jeżeli literka A przesuwała się o 5 kroków, to chciałabym literkę B troszeczkę spowolnić, żeby ona była widoczna. Czyli dajmy 4. No to przetestujmy, czy to działa. Uruchamiam zieloną flagę. No B już poleciało za A, zobaczcie, a ja jeszcze nie ruszyłam A, no to ruszam. Klikam. Klik. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Za literką A podąża literka B. Jeżeli uważacie, że literka B podąża zbyt szybko, to można ją jeszcze bardziej spowolnić, żeby ona była widoczna bardziej. Zatrzymam i niech będzie trójeczka. I jeszcze raz uruchamiam, klikam na A i wędruję. Widzę A, teraz dość wolno i widzę B. Super. I czy Wam te dwie literki już za sobą podążają? A i B. Czy na tym etapie to działa? Ale B skacze za B. Nie rozumiem, Hania. Uruchamiam. B skacze za A. O to chodzi, tak? Tak? No B skacze za A, ponieważ B uruchamiamy od razu za pomocą zielonej flagi. A nie za pomocą dotyku, bo nie jesteśmy w stanie naraz kliknąć dwóch literek. Więc to tak faktycznie trochę wygląda.
No, dokładnie. Ono działa teraz cały czas, a dopiero uruchomię tego wężyka, kiedy kliknę na A i dopiero będą mi te literki za sobą goniły się. Zresztą jak zatrzymam, no jak zatrzymam, to wszystkie mi będą skakać, dokładnie. No dobra, no to słuchajcie, okej, jest okej. Skoro jest okej, to wchodzę do literki C. Literka C, uwaga, kiedy uruchamiam zieloną flagę, z wyglądu ma mi wrócić o ile warstw? O dwie, bo ma przeskoczyć, popatrzcie, dla pewności, ma przeskoczyć A i ma przeskoczyć B, czyli wraca o dwie warstwy do tyłu. No dobrze, a poza tym muszę dołożyć, że ma lecieć znowu za literką B, czyli pod spodem. Kiedy zielona flaga? Z kontroli zawsze. Z ruchu ustaw stronę i teraz C podąża za B i przesuwa się. B leciało o 3, no to C powinno o 1, skoro co 2. Przy czym nie powinniśmy tak szybko uciekać z literką A. No to przetestujemy. Ja nawet dogonię specjalnie o literki. Oj, nie uciekło mi. Jeszcze raz zatrzymuję zieloną flagę. Teraz patrzymy, czy nie uciekło mi o dwie warstwy. U Was zapewne też. Sprawdźmy jeszcze raz. Nie wiem czemu. Jeszcze raz uruchamiam zieloną flagę. A i teraz musiałam odświeżyć. Powinno zadziałać od razu. W tej chwili jest OK. Czyli za A idzie B. A za B idzie C. Można by nawet było przyspieszyć. Czyli jeżeli w A mam 5 kroków, to w B mam 4 kroki, a w C mam kroków 3. Uruchamiam zieloną flagę, uruchamiam A i zobaczmy. O, i teraz myślę, że będzie dobrze. A, B i C idą za sobą. Idą za sobą. Nie odświeżyły mi się te dwie warstwy. Musiałam po prostu na nie kliknąć. Działa. Super. Słuchajcie, jeżeli działa, to ten projekt również możecie wykorzystać jako typową zabawę, chociażby z kuleczkami, które podążają za sobą i robienie czegoś na zasadzie dżdżownicy, która się porusza w ten sposób. No i na tej opcji możecie wykorzystać tą manipulację na warstwach, tak? Ok, słuchajcie, jeżeli działa, to komu działa, to zapisujemy. Komu nie działa, to ewentualnie jeszcze zapytajcie, czy powiedzcie, co jest nie tak. Ja sobie jeszcze powiększę, wy zapisujecie, a ja się jeszcze pobawię. Literki latają, A, B, C. Za sobą. A, B, C. Super. Działa. No dobra. Słuchajcie, jeżeli działa, to robimy nowy projekt i jesteśmy już na finiszu. I obiecałam Wam taki fajny projekt, bardzo prosty projekt, ale taki kosmiczny dla dzieci, w sensie, sprawi im bardzo dużo radości. Wprawdzie jeszcze mam na myśli jeden fajny projekt związany z kalejdoskopem. Czy pamiętacie nasze kalejdoskopy, które kupowało się na odpuście, czyli tą tubę, gdzie układały się wzorki tak bardzo symetrycznie z kawałków szkiełek? I ten kalejdoskop byłby fajny dla dzieciaków. Wprawdzie on wprowadza tam pewne współrzędne. Jest to dość prosta rzecz dla nas, tak nam się wydaje. Dzieciakom trudno to jakby na tym poziomie 1-3 jeszcze tłumaczyć wszystko, ale może zróbmy tak. Zrobimy sobie ten prosty projekt z potworkiem.
A potem na samą końcówkę zrobimy szybciutko kalejdoskop. To jest taki efektowny również projekt. Słuchajcie, no dobra, usuwam kota. Usuwam kotka. Przesuwam sobie moje okienko na razie, bo będę potrzebowała tutaj również ekranu. I teraz uwaga, dokładam nowego duszka, ale mój nowy duszek, popatrzcie, to będzie pędzel. Wybieram pędzelek. Czyli wchodzę do takiego edytora graficznego. I teraz bardzo ważna rzecz. W prawym dolnym rogu macie trzy tryby. Jeden tryb to jest tryb bitmapa. Bitmapa, czyli to taki projekt w Paincie. Jak powiększamy ten projekt z Painta, to on nam się trochę psuje i robi się bardzo niewyraźny, nieładny. A drugi obrazek to może być w trybie wektorowym i to jest taki efekt graficzny, który nam nie zepsuje swojego obrazu, jeżeli go będę powiększać. No to wybierzmy ten tryb wektorowy i tym samym różni się to tyle, że nasze jakby elementy przeskoczyły na prawą stronę. One też się różnią troszkę wyglądem, ale są naprawdę bardzo proste w obsłudze. Dobra, macie ten tryb wektorowy, czyli macie tutaj obiekty po prawej stronie. Ok, i teraz tak. Nasz projekt będzie polegał na stworzeniu duszka, który się będzie składał z ciała, zębów. I oka. No, uszy możemy zostawić, chociaż uszami też się można bawić. I teraz zobaczcie szybciutko. Pierwsze, co to będę tworzyła, ciało. Czyli wybieram sobie na przykład elipsę. Chcę mieć różne kolory, czyli wybieram sobie dowolny kolor. I na tym polu, gdzie są takie krateczki, mogę to powiększyć w prawym dolnym rogu. Widzicie? Prawy dolny róg powiększam i widzę troszkę więcej i lepiej. I teraz zobaczcie, rysuję sobie elipsę, dowolne kółko, jajko. To jajko wypełniam tym samym kolorem. I teraz zrobię z tego ciekawe ciało poprzez wybranie elementu, to jest tak zwany przekształć. Ten element znajduje się zaraz pod strzałką. Zbieram sobie ten element i wystarczy kliknąć na moje jajko. I na moim jajku pojawiły się punkty. I teraz zobaczcie, co mogę robić z tymi punktami. Za pomocą tych punktów mogę sobie generować jakiś dowolny obszar, bardzo dziwny obszar, jak najbardziej. To ma być duch, potwór, więc on może być krzywy. Mało tego, jeżeli kliknę sobie w dowolnym miejscu na brzegu dwa razy, a nawet raz, pojawia mi się kolejny punkt. I znowu mogę sobie wykrzywiać to moje jajko w kosmiczny sposób. Jak myślicie, czy ta opcja się bardzo spodoba dzieciom? Zobaczcie. Mam jakby mojego pierwszego duszka. To jest zarys mojego ciała. Nie wiem, czy bawiłyście się w taką kartę pracy, która polega na rysowaniu duszka poprzez rzucanie kostką do gry. I na początku losuje się numer ciała, potem się losuje numer oczu, następnie numer chyba włosów. Miałyście taką kartę pracy, dziewczyny? Nie. Nie miałyście tej karty pracy. To ja w takim razie, czekajcie, zrobię coś szybciutko dla Was. Poczekajcie. Poczekajcie chwileczkę. Zrobię
staram się szybciutko to znaleźć. Jak na złość tego nie widzę. Jeszcze jedna szansa. Chciałabym Wam to po prostu udostępnić. No nic, słuchajcie, do dziewczyny na koniec. Postaram się poszperać dobrze. Dobra, słuchajcie, to wróćmy do Scratcha, a ja postaram się jeszcze na koniec, tylko nie uciekajcie, na sam koniec szybciutko wyszukać Wam tą kartę i podesłać Wam również link do wydrukowania tej karty. Być może się okazać, że faktycznie ją znacie. No dobra, słuchajcie, mamy jednego potworka i co robimy dalej? Nie dodajemy duszka, to już wiecie gdzie. Dodajemy nowy kostium. Popatrzcie, jest tutaj nowy kostium, na środeczku jestem i klikam sobie znowu na pędzelek. Uwaga, pędzelek. Zobaczcie, że jest, dodałam kostium, pusty na razie. Znowu się przełączam na wektor. Znowu wybieram elipsę, wybieram sobie teraz inny kolor. Mogę w tą stronę, zamalowywuję, przekształcam i teraz tworzę kolejny. Jaki tam, tak na szybko, dziewczyny. O, kolejny wzór, niech będzie. I dodajmy jeszcze jeden kostium pędzelkiem. Znowu tryb wektorowy. A może kwadrat teraz wykorzystam. O, będzie ciekawy. Nie zmieniłam koloru, ale to nie szkodzi. I teraz z tego kwadratu mogę sobie coś tam robić. A, całkiem ciekawy jeż mi wyjdzie. Czemu nie? Dobra. Ok, słuchajcie, zobaczcie, mam jednego duszka. Gdzie ten wektor? Hania, prawy dolny róg. Prawy dolny róg, trzeba kliknąć przekształć w tryb wektorowy. Prawy dolny róg, pokazuję teraz myszką. Przekształć w tryb wektorowy, tak żeby nasze ikony w edytorze były po prawej stronie. Masz, ale coś. Jeżeli linia ma falować, to teraz musisz kliknąć tutaj, gdzie ja mam teraz strzałkę. Jest taka opcja przekształć. Na takiej linii jest kropeczka. Jeżeli to wybierzesz i klikniesz na figurę, to się pojawią te punkty na brzegach. Daj znać, Hania, czy to się udało zrobić. Nie działa, to znaczy nie pojawiają się punkty. Jeszcze raz, Hania, ja spróbuję tak dołożyć nową postać razem z Tobą. Przechodzę w tryb wektorowy. Czy jesteś na razie tak jak u mnie na ekranie? Teraz próbuję wybrać elipsę. Zamalowywuję ją, żeby był pełny kolor. Czy tyle masz? I teraz klikam na punkciki, przejeżdżam na obiekt i klikam na obiekt. Tylko raz klikam i te punkty już powinny się na obrzeżach pojawić. Czy masz punkty? Jest, super, Hania, dobra. I teraz możesz się tymi punkcikami pobawić. Dobra, ja usuwam, ja mam trzy postacie, zobaczcie, trzy. Co jest jeszcze ważne w tych kostiumach? Słuchajcie, dajcie mi znać, proszę, bo nie chciałabym za szybko. Wolę zrobić ten projekt jako ostatni, ale żebyśmy po prostu wiedziały, o co chodzi, a nie był to jakiś chaos. Dajcie mi, proszę, znać, czy macie te trzy kostiumy, przynajmniej trzy kostiumy w duszku.
Renata jest. Mariola też, Hania jest. Dobra, to teraz ważna rzecz. Jak jestem jeszcze w tym jednym duszku, wybieram sobie ten kostium pierwszy. U mnie jest on koloru niebieskiego. I teraz każda postać w Scratchu ma gdzieś swój środek. I teraz to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, jak klikam, to te ciała trochę się przeskakują na różną, w różnym kierunku. A ja chcę, żeby one były mniej więcej zakotwiczone w jednym punkcie. Więc uwaga, klikam na pierwszy i teraz prawy górny róg macie taki celownik. Ustaw środek kostiumu. Prawy górny róg. Klikam, pojawia się celownik i jak chwycę sobie za ten środek, to mogę go sobie przesuwać. Więc uwaga, ustawiam sobie mniej więcej na środku i puszczam. To wszystko, nic więcej. To samo wchodzę w pomarańczowy, znowu celownik, zobaczcie, on jest gdzieś z boku, a ja chcę, żeby był gdzieś na środku, no to gdzieś tu ustalam, puszczam i to wszystko. I to samo robię w moim fioletowym, też jest dość z boku, więc ja sobie biorę na środek. Ok, i teraz wiem, że jak te kostiumy mi się będą zmieniały, to one będą w jednym miejscu praktycznie. Zobaczcie, jak klikam, to środek tych kostiumów jest w jednym miejscu i on nie ucieka, jakby był przesunięty. Udało Wam się zrobić ten środek? Ok, słuchajcie, to teraz nie będziemy już może generować faktycznie uszu i tak dalej, spróbujmy dogenerować jeszcze tylko oko. Jest to o tyle pracochłonny projekt, ponieważ no, trzeba wygenerować te wszystkie elementy na początku, ale to jest fantastyczna zabawa dla dzieci. Więc słuchajcie, co robimy? Dodajemy nowego duszka teraz. Popatrzcie, jestem w duszku, duszka mam jednego, to jest moje ciało, on ma trzy kostiumy, ale duszek jeden. I teraz dodaję nowego duszka i znowu pędzel wybieram. Czyli pusty. Mam nowego duszka i teraz chciałabym, skoro mam trzy ciała, to spróbujmy wygenerować trzy rodzaje oczu. No to uwaga, ale znowu przechodzę w tryb wektorowy, pamiętajcie. No to niech będzie, popatrzcie. Może teraz te oczy, żeby były proporcjonalne do ciała, to nie takie wielkie. Kółko. Wylewam sobie na przykład białe, to trochę się bawię jak w pęcie. Jeszcze jedno kółko zrobię sobie w środku, o, i to sobie wyleję jako czarne. Całkiem niezłe to moje oko i pytanie, czy może zostać duch z jednym okiem? No myślę, że tak. I od razu, zanim przejdę do generowania drugiego, robię celownik i staram się ustawić środek tego oka. Puszczam. Mam jedno oczko. To znowu, tylko pamiętajcie, jestem w kostiumach. Jestem w kostiumach, czyli klikam na pędzelek i znowu przechodzę tryb wektorowy i teraz sobie robię kolejną parę. A czemu nie może być jedno większe, jedno mniejsze, drugie większe? Może być, prawda? I teraz na przykład jedno będzie takiego koloru, drugie będzie takiego. I jeszcze zrobimy im tu takie środki. A niech będą białe tym razem. Zrobimy środki białe. O tak. O tak. Mogą być oczy. Ba, mogłabym jeszcze dorysować jakieś brwi albo inne rzeczy. Czemu nie? Można się pobawić. Artystką nigdy nie byłam, więc proszę mi wybaczyć. Dobra. Może być? Może być. Znowu ustalam jakiś środek, tylko teraz mam parę, to niech ona będzie gdzieś w tym miejscu. Zatwierdzam. No i jeszcze jedną parę bym chciała wygenerować. Jedno mam, dwoje mam. Co by jeszcze mogło się zdarzyć? Potwór, jakie może mieć jeszcze oczy? No nie wiem, oko w oku, cokolwiek. Albo kwadratowe. O. Zrobię kwadratowe oczy. Teraz czarne.
Środki. Okej. O, troszkę można ze zowatego potwora zrobić. I znowu wybieram środeczek. Popatrzcie, ten środeczek jakby skoczył daleko. Mniej więcej tutaj, między oczy. Okej. Mam oczy. Słuchajcie, czy wy macie ciało i już macie oczy? Jakiekolwiek to tak szybciutko zróbcie. Dzieciaki będą to dopracowywać, więc u was to będzie czas płynął i płynął. Czy macie oczy? Czy możemy przejść do zaprojektowania? Okej, dobra. Hania mówi okej. Są, świetnie. Dobra, czyli Renatka jeszcze chwilkę i zaraz przejdziemy do zaprojektowania i zobaczycie, jaki będzie projekt banalny. Są, okej, dobra. To teraz uwaga, wracam z kostiumów na skrypty, czyli wchodzę do moich bloczków. I teraz o tym może jeszcze dzisiaj nie mówiłam, ale to jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać na początku pracy, jeżeli chcę, aby moja postać znajdowała się w tym, a nie innym miejscu. Zacznijmy może od tego ciała naszego. Przesuńmy je na środek sceny i chciałabym, żeby ono tutaj zawsze stało. Więc wybierzmy zdarzenia. Wejdźmy w ruch i wybierzmy szósty bloczek. Idź do. I teraz uwaga, wasze liczby mogą być zupełnie inne, bo wy możecie mieć w innym miejscu. I znowu tutaj przechodzimy do tych trudnych współrzędnych. I znowu proszę, żebyście dzieciakom mówiły, że to jest coś takiego jak A3, B7, C10, tylko że tutaj mamy takie po prostu liczby. No i dobrze, zakotwiczam sobie, żeby mi to ciało nigdzie nie uciekło. I teraz popatrzcie, prosty element. Wchodzę w zdarzenia. Kiedy duszkę kliknięty, wchodzę w wygląd i wybieram następny kostium. Uruchamiam zieloną flagę i teraz zobaczcie, klikajcie na duszka. Zmienia wam się postać. Teraz przechodzę do oczu. W oczach muszę zrobić podobnie to samo. Po pierwsze, staram się te moje oczy przesunąć w takie miejsce, myśląc między innymi o moim pomarańczowym ciele, które jest dość płaskie, żeby oczy nie wyskoczyły poza, aczkolwiek mogą być na czubku przecież, prawda? I teraz znowu chcę, żeby moje oczy tutaj zakotwiczyły się, czyli kiedy zielona flaga, wchodzę w wygląd, przepraszam, w ruch i znowu idź do. Znowu pamiętajcie, że te współrzędne u Was mogą być zupełnie inne. I jeszcze słuchajcie, wchodzę w wygląd i tutaj warto pamiętać o jednej rzeczy, ponieważ oczy zawsze mają być na ciele, nie mogą mi się schować pod, więc dobrze jest, żeby one były na wierzchu i były na tym wierzchu cały czas, czyli zawsze dopinam do zielonej flagi. A druga opcja jest następująca. Kiedy duszek kliknięto, w wyglądzie następny kostium. I teraz zabawa polega następująco. Fajnie jest powiększyć na cały ekran. Uruchamiam zieloną flagę i teraz na przykład raz klikam duszka, raz klikam oczy. I mogę teraz generować sobie przeróżne rodzaje postaci moich duszków i oczu. Zabawa jest przednia w momencie, kiedy dorobicie jeszcze duszka z wersją włosów albo uszu. I dorobicie duszka z wersją z jeszcze buzia, czyli w sumie cztery duszki z różnymi elementami i każdy z tych elementów będzie można kliknąć i zmienić. Tym samym mamy bardzo dużo, słuchajcie, projektów i duszków do wygenerowania. A popatrzcie, myślę, że to się dzieciakom spodoba. I przy okazji zobaczcie raz jeszcze, wejdźmy sobie do skryptu, jaki jest prosty ten skrypt. Nie jest skomplikowany, więc one to zrobią w momencie. Dajcie znać, czy u Was działa, czy Wam się to podoba.
Na koniec może mało dydaktycznie, aczkolwiek motoryka związana z ruchem naszej myszki przy projektowaniu tych wszystkich elementów jest istotna. Poza tym nazewnictwo elementów, które się pojawiają, koło, okrąg, kwadrat, myślę, że dużo tutaj będzie takich umiejętności, kiedy mogą poćwiczyć. Widzę, że działa, tak? Super. Słuchajcie, jeżeli działa ten projekt, to zapiszmy go. Nazwijcie go sobie oczywiście znowu jak tam chcecie. Myślę, że duszek to będzie dość klarowne i czytelne. Znowu wykorzystywaliśmy z wyglądu bardzo prosty bloczek, następny kostium i również tą opcję na wierzch, żeby nam oczy nie uciekły. Dajcie znać, czy działa, czy jest ok. Jest ok, super. Zapisujemy. Zapisujemy dziewczyny. Ja już na chwilę uciekam z naszego ekranu, ale nie uciekajcie jeszcze przez chwilkę. Chciałabym dziewczyny Wam jeszcze szybciutko wyszukać tego mojego potworka. Proszę, nie uciekajcie, bo to jest fajne. I zaraz to znajdę. Mam nadzieję. Dajcie mi chwileczkę. Przy okazji dziewczyny, właściwie możemy uznać, że część warsztatowa dobiegła końca. Mam nadzieję, że troszkę ten scratch stał się przyjemny i przyjazny i mam nadzieję, że te elementy zostaną gdzieś tam wykorzystane. Teresa, na pewno bardzo się cieszę. Poczekajcie jeszcze chwilkę. No, staram się jednocześnie coś do Was mówić, ale szukać też karty, którą bym chciała Wam udostępnić. Jak na złość w ogromie moich materiałów obawiam się, że teraz mogę tego nie znaleźć. Ale jeszcze mała szansa, słuchajcie. Jeszcze malutka szansa. Słuchajcie, już. Duszka chyba. Zaraz zobaczymy. Tu jest. Słuchajcie, chyba mi się udało coś znaleźć. Jeszcze momencik. Nie uciekajcie, proszę. Bardzo malutkie.
Dobra, słuchajcie, ja wam pokażę, o co chodzi. Może tak, a wy zobaczycie, czy to. No, znalazłam coś innego tak na szybko. A wy powiecie, czy to przypadkiem o to chodzi. Poczekajcie. Popatrzcie teraz. Czy widzicie taką kartę pracy, gdzie z boku macie informacje o kostkach, a na górze mamy informacje. Pierwsze to jest ciało, potem są oczy, potem jest buzia i na końcu są uszy. I w ten sposób na kartce papieru, mając kostkę do gry i mając taki wydrukowany arkusz, dzieciaki mogą się bawić w rysowanie swojego potwora. I to fajnie jest połączyć, bo to jest praca z kartką, ale potem możecie przejść na Scratcha. To może, nie wiem, może teraz przypominacie sobie, że miałyście tą kartkę. Nie, Renata mówi, że nie. Nie. Dobra, słuchajcie, dziewczyny. Dobra, słuchajcie, bo to jest wersja dość taka ciężka do druku. Ja jeszcze postaram się poszukać. Może w takim razie umówmy się, jeżeli chcecie, żeby przesłać wam taką kartę pracy, to napiszcie mi teraz tutaj na czacie wasze maile, kto chce, i ja na te maile w przeciągu tego dyżuru, który tutaj będę pełnić, postaram się wyszukać pracę i przesłać wam na spokojnie na maila, bo teraz za dużo mam, za dużo tego wszystkiego na komputerze i nie jestem w stanie na szybko tego wyszukać. Teresa.now.wp.pl. Ok, dobra. Renia podkreśnik górska wp.pl, mirum wp.pl, dobra, świetnie. Dobrze, dziewczyny, to podeślę te karty, tam mam jeszcze takie karty z buziakami, to też możecie w ten sposób rysować i uzupełniać, więc też wam podeślę, fantastycznie. Dobrze, drogie moje wspaniałe dziewczyny, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za spędzony czas warsztatowy ze mną. Myślę, że nie był to czas zmarnowany. Dla mnie, jeśli chodzi o czas, to w ogóle zleciał bardzo szybko, co świadczy, że dla mnie było intensywnie. Nie wiem, jak tam u was. Jestem cały czas jeszcze do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, gdybyście potrzebowały czegoś. Dziękuję wam przede wszystkim za tę aktywność, bo przez to, że korespondowałyście cały czas ze mną, czułam, że nie jestem sama i że nasza praca, że tak powiem, i z mojej strony, i tam z waszej strony jest gorąco i się coś dzieje, więc było fantastycznie. Dziękuję również za te miłe słowa, za to, że było fajnie, że było intensywnie. Teresa, spokojnie, za chwilę daj mi się chwilkę pożegnać z dziewczynami i możemy wrócić do oczu tego duszka, nie ma problemu, możemy to na spokojnie jeszcze raz przećwiczyć. Dobra, Teresa, to zaraz wrócimy do Scratcha. Dziewczyny, a całej reszcie serdecznie dziękuję, co nie oznacza, że nie możecie z nami zostać, czy też jeżeli macie pytanie, to musicie uciekać. Nie wiem, jak tam to widzicie. Ja już mam wrażenie, że mi się język trochę plącze. To chyba przez ten czas i tą intensywność spędzoną z wami. Kochane, raz jeszcze serdecznie dziękuję. Część warsztatowa dobiegła końca. Dziękuję za aktywność, dziękuję za to, że byłyście. Pozdrawiam serdecznie, życząc miłego jeszcze popołudnia sobotniego. Mam nadzieję, że pogoda wam dopisze. Ściskam serdecznie i pozdrawiam. Aha, jeszcze zwyczajem moim było na koniec rysowanie serduszek, więc dla was również to serduszko. I muszę powiedzieć, że coraz bardziej dochodzę do wprawy i ono z każdym spotkaniem jest coraz lepsze, coraz lepiej wygląda. Więc wielkie, wielkie dzięki. A ja na chwilkę jeszcze zwracam z Teresą do Scratcha. Dobra. Dziękuję, Renata. Ja się nauczyłam jeszcze pisać serduszko na klawiaturze. Cały czas, nie wiem, czy to tak, czy nie, ale chyba tak, leżące serducho.
Dzięki. Teresa, tak? Teresa, jesteś? Jesteś ze mną, czy masz uruchomionego Scratcha i jeszcze dopracowujemy to oko? Dobrze. Teresa rozumie, że masz tylko ciało, czyli jesteśmy na tym etapie, tak? Mamy, w ciele mamy trzy kostiumy. Czy to masz? Rozumiem, że tak. Teraz kolejna rzecz, Teresa. Czy ustawiałaś środek tych duszków? Czyli w prawym górnym rogu kostiumów. Czy ustawiałaś ten celownik? Dobra, to teraz Teresa. Jestem, popatrz, jestem na pierwszym kostiumie. U mnie jest kolor niebieski. Klikam sobie w prawym górnym rogu i mam taki celownik, ja go nazywam, gdzie ustawiam środek. I teraz zależy mi, żeby te moje kostiumy miały gdzieś w podobnym miejscu środek, no teoretycznie na środku. Więc wystarczy, że przesunę gdzieś na środek i puszczam. I to samo muszę zrobić, wchodząc do kostiumu numer 2. Znowu celownik, znowu staram się wybrać środek i puszczam. I jeszcze kostium numer 3. Celownik. Środek i puszczam. Czy to się udało?